Kochani, zapraszam Was serdecznie na film pod tytułem 6 razy rak. Jest to niezwykła historia wielu ludzi, których dotknął właśnie rak. Choroba, która zabrała również i mnie, osoby, które kocham najbardziej na świecie, między innymi moją babcię, moją ciocię. I wiem, że osoby takie jak ja, które widzą to wszystko z innej strony, muszą być silne i dodawać otuchy swoim ukochanym, bo nie zawsze tą walkę wygramy, ale musimy zrobić wszystko, aby te ostatnie chwile były ich najpiękniejszymi chwilami. Mam nadzieję, że doda Wam to siły i życzę Wam po prostu zdrowia. Nazywam się Margareta Owczarz i chciałabym Wam przedstawić kilka historii niesamowicie silnych osób, które podobnie jak ja chorowały na nowotwór. Nie zawsze ta walka była wygrana, ale do samego końca walczyły i się nie poddawały. Patryk, rozmawiałeś z naszymi bohaterami. Jakie to były rozmowy? Mogę Tobie już teraz powiedzieć, że to były rozmowy niekiedy bardzo, ale to bardzo ciężkie, przy których rozklejam się jak małe dziecko. Ponieważ są to bohaterowie z krwi i kości, którzy pokazują nam, jak powinno się walczyć. To właśnie ich historie, inspirujące do tego stopnia, że można wygrać ze wszystkim, powiedziały mi jedno. Wtedy, kiedy oni wygrywali, wiedzieli, jak dalej żyć. Wtedy, kiedy z chorobą przegrywali ich najbliżsi, wiedzieli, że ta walka nie powinna mieć nigdy końca. I teraz żyją naprawdę szczęśliwi. Ale myślę, że powinniśmy cały ten film zacząć właśnie od Twoich historii. Co myślisz? Dobry to pomysł? Myślę, że to jest świetny pomysł. Moja historia zaczęła się, gdy miałam 14 lat. Strasznie zaczął boleć mnie kręgosłup i zaczęłam chodzić od lekarza jednego do drugiego. Z racji tego, że mieszkałam na wsi, pochodzę ze wsi, z małego miasteczka, to lekarze nie wiedzieli, co mi dolega i mówili, że wszystko jest w porządku, albo że po prostu wymyślam, bo nie chcę iść do szkoły lub że mam jakieś problemy. Ból zaczął robić się tak uciążliwy, że nie mogłam sobie poradzić. Brałam tyle leków przeciwbólowych i po prostu dochodziło już do takich sytuacji, gdzie po prostu upadałam z bólu i nie mogłam wstać. Na całe szczęście trafiłam całkiem przypadkiem do szpitala w Poznaniu, gdzie wspaniała pani profesor Januszkiewicz wykonała mi serię różnych badań, które potwierdziły to, że jestem chora na białaczkę i że mój kręgosłup jest złamany i że nie wymyślam. Na początku, jak tam trafiłam, to tak naprawdę nie wiedziałam, o co chodzi. Strasznie się bałam, bo byłam w takim miejscu, gdzie no, moje życie wyglądało zupełnie inaczej. Zobaczyłam łyse dzieci na oddziale, więc byłam bardzo przerażona. Byłam bardzo przerażona, bo wszystko wyglądało tam zupełnie inaczej, niż moje życie dotychczas wyglądało. Nie wiedziałam tak naprawdę, po co tam jestem. Tak jak wspomniałam, miałam 14 lat i chyba nie do końca zdawałam sobie sprawę z tego, że jest to tak poważna sprawa. Gdy już byłam w szpitalu i już potwierdziło się to, że choruję na białaczkę, zaczęła się cała chemioterapia, całe leczenie, cały ten protokół leczenia.
I w sumie szczerze mogę powiedzieć, że okres mojej choroby, nie wspominam go jakoś źle. Wydaje mi się, że dlatego też, że wielu momentów takich strasznych i takich, gdzie naprawdę było ciężko, po prostu już nie pamiętam i wolę chyba nie pamiętać. Pamiętam więcej tych dobrych rzeczy. Pamiętam, że z moim przyjacielem ówczesnym, Maxem, przez to, że cały czas mieliśmy takie słabe wyniki i leżeliśmy na izolatce prawie cały czas ze sobą. I był to czerwiec, środek lata, było strasznie ciepło i stwierdziliśmy, że zrobimy sobie plażę w naszej izolatce, bo wycinaliśmy różne słońce, jakieś palmy, leżaki i wszystko sobie ponaklejaliśmy na parawan w naszej izolatce, w naszym pokoju. I generalnie było bardzo wesoło. Tak jak już wspomniałam, właśnie z racji tego, że miałam 14 lat, nie do końca zdawałam sobie sprawę z tego, co tak naprawdę się dzieje w tym momencie i chyba przez to po prostu przeszłam przez tą chorobę z uśmiechem, mogę to powiedzieć, że z uśmiechem, mimo tego, że były ciężkie momenty i nie było łatwo i człowiek naprawdę źle się czuł i jedyne, co chciał robić, to spać, nie jeść, nie pić i najlepiej, żeby nikt się do niego nie odzywał, bo chemioterapia jest naprawdę bardzo ciężka i bolesna przede wszystkim. No to mimo tego, mimo tych złych właśnie chwil, pamiętam bardzo dużo, wiele takich wesołych momentów. Pamiętam, jak właśnie z moją panią dietetyczką uczyłyśmy się tańczyć, bo na zakończenie gimnazjum był jakiś tam taniec i właśnie, że ja nie chodziłam do szkoły, to ona pomagała mi tańczyć. Mogłabym tak wymieniać naprawdę jeszcze wiele, wiele barwnych opowieści. I myślę, że tak zostałam zapamiętana właśnie w szpitalu. Przez lekarzy, przez pielęgniarki, przez inne chore dzieci i inne chore, inne matki chorych dzieci. Że cały czas się uśmiechałam i pamiętam jeszcze, że nawet moja pani doktor mówiła moim rodzicom, że o, Margareta to jest zdrowa, bo ona zdrowo myśli i ona się tym nie przejmuje i na pewno będzie wszystko w porządku. No i jest wszystko w porządku. Dzisiaj jestem zdrowa, czuję się świetnie, spełnię swoje marzenia i biorę po prostu z życia co się da. I myślę, że to jest właśnie przepis na to. Jeżeli miałabym dać radę komukolwiek, kto jest teraz chory, to powiedziałabym właśnie, że rodzina, bo dzięki rodzinie właśnie, dzięki bliskim, dzięki im wsparciu i dzięki temu, że mnie wspierali cały czas i byli ze mną. I że miałam takie poczucie, że jest wszystko dobrze, mimo tego, że jestem, że byłam w tym szpitalu i no, było to takie miejsce, gdzie dużo łez się przelało, to dzięki temu, że właśnie byłam z moją rodziną, że cały czas gdzieś tam towarzyszył mi uśmiech podczas tej choroby, to się nie poddałam i myślę, że to jest przepis właśnie na takie przejście tego, żeby wasza głowa po prostu nie była w takim stanie, jak wasz organizm, że tak powiem, bo wiadomo, chemioterapia strasznie jest wyniszczająca i są różne powikłania, różne rzeczy się dzieją, a gdy wasza głowa jest zdrowa, że tak powiem, i myślicie pozytywnie o tym wszystkim, to uwierzcie mi, że da się przez to wszystko przejść w łagodniejszy, myślę, sposób i taki właśnie pozytywny, że będzie dobrze po prostu. I myślę, że to jest to, co chciałabym przekazać innym chorym, bo za chwileczkę zobaczycie też historię innych tutaj osób, które również były chore lub ich bliscy chorowali na taką straszną chorobę. Poznacie też historię Oli, która również leczyła się w tym samym szpitalu co ja, więc pozdrawiam cię, Olka. Byliśmy wszyscy chorzy i musieliśmy zaakceptować tą sytuację, jaka była, że nikt z nas nie miał głosów,
że przez stary dy wyglądaliśmy jak księżyc w pełni. I nie było za ciekawie, bo zdarzały się dni, gdzie nikt z nas nie miał ochoty jeść, nikt z nas nie miał ochoty nawet ze sobą rozmawiać i wstawać z łóżka. Przepisem dla mnie na to, żeby przejść przez to wszystko z uśmiechem, jest właśnie rodzina, wsparcie i taka myśl w głowie, że będzie dobrze. Bo mimo tego, że najbardziej w całej chorobie było mi przykro, że wypadną mi włosy, no i wyleciały, to mimo tego potem przyzwyczaiłam się do tej sytuacji, czyli do tego, że byłam łysiutka. No i musiałam żyć takim życiem, na jakie wtedy mi było, na jakie wtedy mogłam sobie pozwolić, że tak powiem. Więc moi mili, naprawdę nigdy w życiu się nie poddawajcie, bo dzieją się niesamowite rzeczy, dzieją się naprawdę czasami cuda i trzeba wierzyć w siebie, w swoją siłę, w to, że będzie po prostu dobrze. Witam, Magda Gref, mama Oli. Ja jestem Aleksandra Gref, miło mi. Olu, pamiętasz dzień, w którym dowiedziałaś się o swojej diagnozie, czy nie byłaś w stanie tego pamiętać? Może z tego dnia dokładnie nie pamiętam, ale pamiętam moje objawy, że strasznie mnie brzuch bolał. Kazałam mamie masować sobie plecy, brzuch i ciągle byłam taka... No, że po prostu nie mogłam uleżeć ani usiedzieć. Zawsze przy mamie byłam, potrzebowałam jej. Mama już miała po prostu mnie w jednym pewnym momencie dość i mówi, no Olcie, no idź do siebie, połóż się. A tak to... Rodzice nie powiedzieli mi w tym dniu, że zachorowałam. Dopiero potem, jak leżałam w tym łóżeczku szpitalnym, to mi mówili, no, że Ola, jesteś ciężko chora, że takie leki dostajesz, że będzie cię boleć, że tamto i w ogóle. Czy ja pamiętam ten dzień? No oczywiście, że pamiętam. Najgorszy dzień mojego życia. W sumie to właśnie Ole przez jakiś czas pobolewał brzuch, źle się czuła i postanowiliśmy coś z tym zrobić, bo taka była apatyczna, to tak nie w jej stylu. Więc postanowiliśmy z mężem pójść do lekarza. Kuzyn onkologiem jest i on nas skierował prywatnie szybciutko na USG, bo bardzo chcieliśmy już jak najszybciej to załatwić. I morfologia i praktycznie od razu pani radiolog, która robiła badanie brzuszka Oli, natychmiast mówiła, że mamy iść do szpitala, że to już jest olbrzymi guz wyciekający i nie ma czasu. Mamy godzinę na spakowanie się i na trafienie do szpitala. Także najgorszy dzień naszego życia. Gdy trafiliśmy do szpitala, to czułam ogromny stres, niedowierzanie w ogóle. Jeszcze twierdziłam, że to jest niemożliwe, że to jest jakaś wielka pomyłka, że to się nam nie przytrafiło, że to nie mogło spotkać naszego dziecka. Więc byłam zestresowana, ale taka pełna pokory, że z nadzieją, że to jednak nie będzie to. Także ogromny stres dla nas wszystkich i taki bunt w sobie, że to niemożliwe. Czy lekarze kiedykolwiek postawili krzyżyk na Oli? W momencie, gdy Oli zdiagnozowali w tym wieku półtora roku, to był to zwojak zarodkowy, czyli neuroblastoma czwartego stopnia z przerzutami do kręgosłupa i na płucach. W momencie, gdy trafiliśmy już po raz któryś, bo Ola miała dwie wznowy, to przyszedł moment, że profesor nas wziął do swojego gabinetu i powiedział, no, że to zaledwie 10% ma na szans na to, że przeżyje, że właściwie wyczerpali już wszystkie środki na leczenie i czy zgadzamy się na takie eksperymentowanie, na taki powrót do chemioterapii sprzed 15 lat. Mówił, no, że to jest jedyna okazja. Możemy Olę zabrać i zakończyć w tym momencie leczenie, chyba że zgodzimy się na taki eksperyment. No i oczywiście podjęliśmy się tego. No ale ten powrót do przeszłości, czyli do tej chemii sprzed 15 lat, był lepszy od tej, która ówcześnie była? Nie, z tym, że ten powrót do tej chemii nie był może o tyle lepszy, z tym, że tam na kilka składników tej nowej chemii nie było takich, które były wcześniej. I mówili, że być może zareaguje na te, które wcześniej stosowali również, że jeszcze dołożą tą chemię, bo tam jeszcze jest kilka składników, które mogłyby na tego guza, który ciągle odrastał, mógłby zadziałać. Olu, ile czasu spędziłaś
szpitalu? W szpitalu spędziłam 4 lata, tak łącznie. No ale ten czas mega szybko mi mijał, bo przyzwyczaiłam się tam do wszystkich tych lekarzy, pielęgniarek, więc dużo przyjaciół miałam. Więc jakby każdy powrót do tego szpitala nie był dla mnie męczarnią. Śmiesznie to brzmi, ale to nie była męczarnia. Pamiętam każdy ból, każdy praktycznie dzień, ale nie było to dla mnie nic strasznego. Do pielęgniarek mówiłam ciociu, do lekarzy właśnie też zawsze ciociu, wujku. Nie było żadnej spiny z nimi. Olu, pamiętasz swój najgorszy oraz najlepszy moment z całej walki? Najprzyjemniejszym doświadczeniem w szpitalu? Myślę, że rodzina. To, że przychodzili do mnie, wspierali mnie, byli zawsze przy mnie i zawsze, czy to byli wujkowie, czy ciocie, nawet znajomi moich wujków i cioć, zawsze mnie wspierali, zawsze lubili mnie. Myślę, że to było najprzyjemniejsze. To, że pielęgniarki były dla mnie zawsze też pozytywnie nastawione. Jak miałam imieniny, kupowała mi prezenty, jakieś zestawy filiżanek, kubków. No, więc wszystko było fajnie. Pamiętasz najgorszy moment w swoim życiu? Mogę powiedzieć, co było dla mnie najgorsze w badaniach. Pobieranie szpiku. To dla mnie było coś okropnego, bo bez znieczulenia. I też ciężkie i strasznie bolesne dla mnie były zakrzepy w układzie moczowym. To było okropne, co mogło być po prostu. Taki ból. Straszny. Tak, to wszystko okej. Okay. Jak odbywa się pobieranie szpiku? Pobieranie szpiku odbywa się w taki sposób. Oczywiście zaznaczam, że osoby, które chorują na nowotwór, mają pobieranie szpiku w taki sposób, że jesteś położony na stole, tak mocno zgięty z kręgosłupem i po prostu lekarz wkuwa igłę między kręgi i tak jest oto pobierany szpik. Jednego dnia, bo oczywiście miałam kilka razy pobierany ten szpik, jednego dnia leżałam na łóżku na korytarzu, bo nie było miejsca, a przyszłam tylko tak na chwilę, żeby się zważyć i zmierzyć. Tak mi rodzice powiedzieli. I to pierwszy raz mnie okłamali. Powiedzieli mi, że Ola, idź z panią doktor, pójdziecie się zmierzyć, zważyć i potem pojedziemy sobie do domu. Panią doktor poszłam się zmierzyć i zważyć. Wchodzę do sali, widzę, że łóżko leży na środku sali. Widzę wokół studentów i mówię, czyli nie przyszłam się zmierzyć i zważyć. Już wiedziałam, oczywiście ja byłam grzecznym dzieckiem, nigdy nie płakałam, nie robiłam jakiejś histerii ani nic. Mówię, no dobrze, no położyli mnie i bez znieczulenia po prostu włożyli mi tą igłę w plecy. No i nic, oczywiście łzy mi poleciały, ale potem nie miałam nic do moich rodziców, tylko po prostu pierwszy raz, to było pierwsze kłamstwo, bo mama nigdy mnie nie okłamała, nigdy w życiu, ale jednak pewnie się bali, że nie będę chciała pójść do tej sali. Ale ja byłam taka, że ja zawsze próbowałam wszystkich leków. Nigdy nie mówiłam, nie wezmę tego. Tylko zawsze brałam grzecznie, więc w tym nie było problemu. Pani Magdo, jak odbywa się badanie szpiku u osoby zdrowej? Pobieranie szpiku samo, jako będąc dawcą, jeżeli ktoś się zgłosi i chciałby oddać szpik, to polega to na tym, że pobiera się krew, wybijana jest igła w jedną i w drugą rękę i po prostu do maszyny jest przepuszczana i wytrąca się tylko te komórki, macie te potrzebne do przeszczepu dla danej osoby. Ewentualnie drugi rodzaj to jest wbicie w igły i pobranie z talerza kości, tu z miednicy. Także nie jest to dla osób oddających szpik, nie jest to bolesne i także zachęcamy do oddawania oczywiście szpiku. W tym albumie znajdują się wszystkie moje zdjęcia, to znaczy praktycznie wszystkie moje zdjęcia ze szpitala. Wszystkie to są wspomnienia, najczęściej 2007, zauważyłam właśnie jak patrzyłam. Czyli jak miałam 5 lat, wszystkie wspomnienia i tutaj wszystkich moich wujków i cioć i oczywiście Kuby, mojego chłopaka wtedy. No i na przykład tutaj mam siebie, jeszcze miałam włoski. Uśmiechnięta. Zawsze. Mhm. Zawsze byłam uśmiechnięta, starałam się być uśmiechniętą. Myślę, że to mnie w jakiś tam sposób uratowało.
że zawsze byłam pozytywnie nastawiona, nawet jak coś bolało, to mówiłam, że dobrze się czuję, że jest wszystko dobrze. Tutaj pamiętam, że przychodziły zawsze panie przedszkolanki, uwielbiałam się z nimi bawić i oczywiście z Kubą zawsze tutaj siedziałam, bo jak leżał ze mną, jak akurat nie wyszedł na przepustkę, to zawsze spędzaliśmy ze sobą wszystkie chwile. Oczywiście uwielbiałam, jak łóżeczko stało koło parapetu, bo zawsze miałam cały parapet w zabawkach. Zawsze wszystko było praktycznie różowe, bo ja uwielbiam kolor różowy i zawsze lubiłam. Zawsze jakieś zabawki były, jakieś notatniki, plasteliny, to zawsze full ich było. No i tutaj też mam z tatą, jak właśnie lepiłam z plasteliny różyczki. Które zdjęcie w tym albumie przynosi tobie najwięcej pozytywnych emocji, a pozytywnych które najwięcej emocji. Negatywnych? Zacznę od negatywnych. To myślę, że to jest zdjęcie z tatą. Bo kiedyś dla mnie najważniejszą była mama. W takim wieku właśnie jak tak od teoczku do tak 3 lat najważniejsza była dla mnie mama, potrzebowałam jej najbardziej i najsmutniejszym właśnie momentem było to, czy teraz jak o tym myślę, że jakby tatę odsuwałam na drugi bok i nie chciał. Przepraszam. Nie. Nie denerwuj się, tato przecież rozumiał, że to ja byłam najważniejsza, więc nie przejmuj się tym. Cały czas ci to powtarza. Po prostu wtedy Oli byłam ja potrzebna najbardziej, jak gdyby to była dla niej największa potrzeba, że ja byłam i wtedy wszystko mogło się dziać, bo ona wiedziała, że zawsze będzie okej. I on się stresuje właśnie, bo jak mąż przychodzi, to nawet nie mógł usiąść na krześle, na którym ja siedziałam, jak mnie zamieniał, musiał swoje krzesło przynieść, ponieważ Ola go nie dopuszczała, bo to było mamy, nie mógł pić kawy w moim kubku, tylko tak, bo to był mamy kubek, więc musieliśmy mieć każdy swoje i ale mąż oczywiście to rozumiał, że to jest jak gdyby no, taka jej potrzeba, że ja jej do tego wystarczam w tym momencie i on jej później do czegoś innego jest potrzebny, do tych zabaw, do rozśmieszania, albo w momencie bólu, podczas tego leczenia, no to jak gdyby mama zawsze była najważniejsza. Najsmutniejsze zdjęcie właśnie było to, że w końcu usiadłam na taty kolanach i tata mnie przytulił i właśnie tutaj udawał, że nie płacze. Próbował ten, ale jednak był bardzo smutny. No to akurat było takie to zdjęcie przed takim ciężkim badaniem, które Ola miała. Miała bardzo niskie płytki. Wyniki praktycznie już któryś dzień sięgały zera i miała mieć po prostu ważne badanie, które mogło grozić nawet śmiercią. Także mąż ją tak trzymał przed tym badaniem i czekaliśmy na to. To takie dość smutne zdjęcie. Jak twoje życie wygląda dzisiaj? Moje życie? Oj, jestem teraz taką imprezowiczką. Ciągle mnie w domu nie ma. Mama już tam czasami zła, że nie przebywam u siebie w komornikach, tylko w pobiegiskach u mojej przyjaciółki i u moich znajomych przyjaciół. Jak poszłam do liceum, poznałam taką Wiktorię i jakby dzięki niej tak się otworzyłam na świat i zaczęłam z nią imprezować i poznałam moich przyjaciół, którzy są teraz dla mnie najważniejsi oczywiście, poza rodzicami, bo oni są na pierwszym miejscu, najważniejsi na świecie i teraz imprezuję i kiedyś nie potrafiłam mówić o mojej chorobie. Bardzo się wstydziłam, nie lubiłam tego tematu, uciekałam od tego, a teraz to po prostu jak ktoś się mnie zapyta, Ola, byłaś kiedyś chora? A ja mówię, tak, oczywiście. I zadają mi pytania i ja nie mam problemu w ogóle, żeby opowiadać o tym. Jestem bardzo otwarta właśnie do tych tematów i nie ma teraz żadnych problemów z tym. Dziewczyny, jaki macie przepis na walkę z nowotworem? Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że bardzo dużo nam dało to, że byliśmy razem, że rodzina dla nas była takim ogromnym wsparciem. Rodzice, czyli dziadkowie Oli, bracia nasi, bratowe i po prostu bardzo się trzymaliśmy razem i ja i mąż i jak gdyby
Obserwowaliśmy, że podczas tej choroby wiele rodzin się rozwiodło, że jakoś nie mogli razem tego ciężaru wspólnie znieść, tylko właśnie jedna ze stron odchodziła, ta druga zostawała z tym dzieckiem. A nam się udało, że tak to jeszcze bardziej ta więź nas wzmocniła, taka miłość jeszcze mocniejsza, silniejsza i nam po prostu dużo dało, żeby przetrwać ten moment, żeby się nie załamać, tylko właśnie wspierać. Myślę, że to jest takie dla nas przynajmniej było bardzo ważne i po dziś dzień jak gdyby tego się trzymamy. Tak jak mama mówiła, rodzina i pozytywna energia, bo najważniejsze jest to, żeby przy takim dziecku rodzice nie płakali, nie pokazywali, że to jest dla nich też bolesne, że to jest coś strasznego, że nie da się żyć z tym. Właśnie myślę, że pozytywna energia i pokazywanie, że da się, że Ola jesteś silna, mówienie mi właśnie tego, że jesteś silna, Ola, dasz radę, nie masz się poddawać, to jest dla mnie właśnie czymś ważnym. Na pewno. Gdyby choroba wróciła? Gdyby choroba wróciła, myślę, że myślałabym pozytywnie. Może byłoby to dla mnie coś strasznego i myślałabym, że nie dam rady. Ale wiedziałabym, że rodzina zawsze jest przy mnie, przyjaciele i wzięłabym po prostu tą wieść, że, no, że jestem chora i muszę sobie dać jakoś z tym radę. Pani Magda? Też o tym czasem myślałam, chociaż nie myślę w takim kontekście, że dla Oli mogłoby to, ta choroba mogłaby wrócić, ale na pewno podziwiam nastolatków, którzy chorują, bo jest to ogromne wyzwanie, bo Ola jako małe dziecko nie była na tyle świadoma, że choroba jest śmiertelna i tak poważna. Nie zdawała sobie z tego na pewno sprawy, a dla młodzieży takiej to jest na pewno byłby ogromny cios. Gdyby się dowiedzieli, że ta choroba jest. Także myślę, że znacznie łatwiej nam było, że Ola była tak na tyle małym dzieckiem, że te wszelkie potrzeby my jej zaspokajaliśmy, ona nie musiała o niczym innym myśleć. Mam na imię Julia i moja babcia niecały rok temu zmarła na nowotwór trzustki. Julka, powiedz mi, proszę, kiedy dowiedziałaś się, że twoja babcia jest chora? Ta historia właściwie jest taka troszeczkę nietypowa, dlatego że babcia tak naprawdę miała miesiąc od diagnozy. To wszystko działo się tak szybko, po prostu poszło jak lawina i my nie byliśmy w ogóle przygotowani na to, że to się tak stanie. Babcia była z nami zawsze blisko, ponieważ dziadek już od wielu lat nie żyje. Zginął też w wypadku i babcia często przyjeżdżała do nas do domu, spędzała z nami dużo czasu. Ona też ma drugą córkę, czyli moją ciocię, mieszka we Wrocławiu, czyli bardziej była zawsze z nami. I właściwie byliśmy przyzwyczajeni do tego, że ona gdzieś tam zawsze jest. Często do nas przyjeżdżała na przykład na weekendy, często zostawała na noc. I jednego dnia w lipcu w ubiegłym roku, czyli w 2019, moi rodzice wrócili do domu wieczorem z pracy. Ja pamiętam, że też wtedy skądś przyjechałam, byłam bardzo zmęczona. I mama powiedziała, Jula, chodź tam na bok, to coś muszę powiedzieć, bo babcia jest taka żółta. No jak ja to usłyszałam, to na początku mówię, nie wiem, trzeba coś z tym zrobić. Babcia była taka, że ona to zawsze mówiła, że dobra, przeboleje, coś tam. Nie interesowało ją to tak do końca, może nie wierzyła, że to coś na poważnie. No ale ponieważ mój tata jest lekarzem, to prawda weterynarii, ale to też robi swoje i człowiek gdzieś tam jest wyczulony. Generalnie mamy też trochę lekarzy w rodzinie i to tak wygląda, że gdzieś tam ja szczególnie jestem taka bardzo ostrożna. To od razu powiedziałam, że no coś z tym trzeba zrobić, to tak nie może być. Tata tak samo. Babcia się na początku nie zgodziła w ogóle, żeby pojechać do lekarza i tak dalej. Twierdziła, że wszystko jest okej, ale miała widocznie przerzucone, że tak powiem, gałki oczne. Też było widać tutaj na przedramionach takie, było widać to, że jest jakby no, żółta. Na twarzy też
generalnie no, nie wyglądało to za ciekawie i minęło 2 dni i to było coraz gorzej. Nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić, ale na szczęście pomogła nam pewna pani znajoma, która jest też lekarzem, powiedziała, że powinniśmy pojechać sprawdzić po prostu do szpitala zakaźnego, czy to nie jest po prostu żółtaczka. No i może wszystko byłoby dobrze, gdyby to się okazało, żeby to była ta żółtaczka. Ale pamiętam taką jedną rozmowę z babcią, że siedziałyśmy, jak ona już zżółkła, przy stole, jadłyśmy razem kolację i ja się spytałam: babcia, a ciebie coś boli? A ona powiedziała, że nie, skąd, przecież mnie nic nie boli. No i wtedy to była taka, to w ogóle nic jeszcze nie było wiadomo, ale to już była taka moja pierwsza myśl, że coś się dzieje. Pewnie coś poważnego się dzieje, bo sama chcę być lekarzem bardzo kiedyś i kiedyś ktoś mi powiedział coś takiego, że im mniej boli, tym czasami jest bardziej poważnie. I jak ona powiedziała, że ją to nie boli, to ja już sobie tak pomyślałam, ale nie chciałam się nastawiać źle. Minęło trochę czasu, no i pojechaliśmy do szpitala zakaźnego specjalnie, żeby sprawdzić, czy to jest ta żółtaczka. Jak się okazało, że nie, to moja mama się z tego cieszyła. Ja powiedziałam, że no a może lepiej, żeby była. I później to wszystko już naprawdę działo się bardzo szybko. Trafiliśmy do szpitala u nas w mieście na SOR. Babcia została tam przyjęta i zrobiono jej USG po prostu jamy brzusznej. Pamiętam, że czekaliśmy na nią na tym SOR-ze. Byłam ja, moja mama i mój brat. Byłam wtedy już bardzo zmęczona, bo ten dzień był bardzo długi i byliśmy nie dość, że w tym szpitalu zakaźnym, to później jeszcze na tym SOR-ze czekaliśmy kilka godzin. I babcia tak wróciła i powiedziała mi, że była taka przestraszona i powiedziała, bo mi powiedzieli, że mam raka. Na początku nie chciałam w to wierzyć i powiedziałam, że nie, no przecież babcia, w ogóle, jak to jest możliwe? Może coś ci się pomyliło, nie wiem. Chociaż wiedziałam, że... Jaka była diagnoza lekarza? Że co to jest za nowotwór? Właściwie na początku ja nie wiedziałam, o co chodzi, dlatego że... Babcia powiedziała, powiedzieli mi, że mam raka. I potem zaczekałam, aż przyjdzie mama i mama powiedziała, że no faktycznie lekarz babci powiedział, że jest guz na głowie trzustki. No, generalnie nie chciałam w to wierzyć na początku i wydawało mi się, że pewnie okaże się, że to nieprawda i może coś tam innego. Zresztą to było takie głupie wierzenie, no dziecięce po prostu, że to nie to. Ale wszystko składało się w jedną całość i zwróciłam wtedy uwagę na to, że babcia na przykład schudła, że kiedyś ważyła trochę więcej, że może faktycznie coś w tym jest. Została oczywiście w szpitalu. Mój tata pojechał, żeby spotkać się z ordynatorem. Jak wrócił do domu, pamiętam, że wtedy byłam taka w ogóle akurat wesoła, bo robiłam gofry czy coś tam w kuchni. I tata przyszedł i powiedział, że rozmawiał z ordynatorem i że no Jula, to tak nie będzie łatwo, że to raczej to jest po prostu już ciężka choroba i że musimy zaczekać, co oni powiedzą, ile babci zostało czasu. Lekarze zdecydowali się na wprowadzenie chemii, czy nie chcieli jej wprowadzać? Nie chcieli wprowadzać chemii. Jedyne, co zostało zrobione, bo tak naprawdę ta diagnostyka trwała. Babcia się nie doczekała, że tak powiem, nawet diagnozy w postaci tego, żeby zebrała się grupa lekarzy i wydała taką jednoznaczną diagnozę. My oczywiście mamy jakiś zapis z tomografii komputerowej, mamy jakieś takie zapisy, mamy oczywiście wyniki krwi, które były robione dość często. I to mamy. Natomiast to wszystko trwało, babci choroba postępowała bardzo szybko, a diagnozy trwały długo i mimo tego, mimo znajomości, mimo dużej ilości nawet chęci, nawet pieniędzy, wszystkiego, nie byliśmy w stanie nic takiego zrobić. Babcia została przewieziona do Wrocławia i tam miała udrożnione drogi żółciowe i faktycznie była widoczna poprawa tego, że no nie była już taka żółta. Ale tak naprawdę na tamtą chwilę oni powiedzieli, że to jest wszystko, co mogą zrobić. Czyli lekarze nie zdążyli z pomocą? Można tak powiedzieć. Ja absolutnie nikogo nie obwiniam, bo to była sytuacja taka... Już u nas tutaj ordynator na chirurgii
po wtórnym jeszcze USG jamrzusznej powiedział, że to jest nowotwór na głowie trzustki, nieoperacyjny, z dość obszernymi zmianami też na wątrobie, czyli nowotwór zdążył się przerzucić. Kiedy to usłyszałam, no to wiedziałam, że to jest prawda, że babcia jest naprawdę chora. Zastanawiałam się, co będzie dalej. I trochę do mnie to nie docierało, że oni mają nam powiedzieć, że no ile jeszcze babci zostało czasu. Takie niewyobrażalne, że człowiek, który był tak naprawdę cały czas jak taki cień po prostu, że tak powiem, ale nie, że nie była dla nas ważna, tylko że po prostu cały czas właśnie przy nas gdzieś była. Nagle cała uwaga się skupiła na niej, bo ona była chora. I wróciła z Wrocławia, z tego szpitala, była w domu. Babcia była z wykształcenia księgową. Taki zbieg okoliczności, bo moja babcia była księgową i moja mama, czyli jej córka, też jest księgową. A mój tata jest weterynarzem, jego tata też jest weterynarzem. Także tak mieliśmy w rodzinie. I babcia po powrocie z tego szpitala, ona wiedziała, też oczywiście była świadoma swojego stanu. Chodziła normalnie do pracy, w dalszym ciągu i tak dalej. Jej współpracownicy początkowo chyba nawet nie wiedzieli o tym. Myślisz, że nie chciała dopuszczać do siebie myśli, że to jest koniec? Myślę, że tak. Myślę, że ona... Może nie, że to jest koniec, ale... Trudno mi powiedzieć po dziś dzień, jak ona sobie to wyobrażała, jak ona sama pojmowała siebie i co ona właśnie myślała o tej całej sytuacji, bo nigdy nie miałam odwagi, żeby ją o to zapytać. Z twojej opowieści wysnuwa mi się obraz, że to była ta ulubiona babcia, ta, z którą spędzałaś dzieciństwo. No tak, to zawsze było tak, że jak byłam dzieckiem, to mama mnie często zostawiała u babci, bo jak byłam mała i się urodziliśmy, to też mieszkaliśmy w jej domu. Była jeszcze moja prababcia, często spędzałam z nimi czas naprawdę. Potem urodził się mój brat, moje kuzynki, one często do nas przyjeżdżały. Babcia zawsze, nawet jak mama na mnie pozwalała, to kupowała nam słodycze. I w ogóle, więc to było takie... Babcia też jako osoba nie miała wiele, ale potrafiła dać wszystkim po prostu maksymalnie to, czego potrzebowali. Zawsze z siebie stawiała na samym końcu. Na samiuszkim końcu. I ja ją zawsze za to też opieprzałam. Tak samo jak moja mama, która trochę ma tu po niej, że czasami trzeba jednak siebie postawić z przodu, a niekoniecznie kogoś innego. Także wszystkimi zawsze się zajmowała. Mówiła, że dobra, mną się nie przejmujcie i tak dalej, ale jednak była tu taka osoba ważna i ja mam do siebie czasem pretensje, że może za mało zwracałam na nią uwagę, że może za mało z nią rozmawiałam, ale to była też taka osoba, która zawsze, nawet mnie to czasem wkurzało, ale nawet jakieś serduszka mi wysyłała wiadomości po prostu w ciągu dnia, albo do mnie ciągle pisała, ciągle do mnie dzwoniła, chciała ze mną rozmawiać. I ja czasami naprawdę już byłam taka wkurzona na to, no wiadomo, że... No tak, że miałaś swoje życie. A również. Babcia ciągle, jak potrzebowałam pogadać, to zawsze miałam z kim pogadać. Nawet z tobą mówiła mi nawet o takich większych problemach i tak dalej. I a babcia była mi wszystko taka skryta. Mi się wydaje, że ona o swoich prawdziwych problemach nie potrafiła też tak mówić i tak dalej. Ale no i mam do siebie pretensje, że po prostu za mało z nią rozmawiałam. Ale jednak mimo wszystko cieszę się z tego, że kiedy już wiedziałam, że ona jest chora, to chciałam po prostu ten czas naprawdę spędzić jak najlepiej. Robiłam sobie z nią dużo zdjęć, siedziałam z nią często na tarasie, rozwiązywałam z nią krzyżówki i pamiętam, że rok temu w moje urodziny, 12 sierpnia, przyjechała do babci fryzjerka, żeby ją obciąć jej po prostu włosy tak jak chciała. I wtedy były akurat moje urodziny, przyszli do mnie goście i tak dalej. I babcia powiedziała, że no to może pani Julce też tam obetnie włosy, bo też chciała. Ja się na to w sumie zgodziłam, mimo tego, że miała swojego fryzjera i w ogóle jakoś tak bym się normalnie zgodziła, też na to zgodziłam. No i właśnie pamiętam, że ostatni raz jak pani mi obcinała włosy, to babcia też tam była i w ogóle mówiła mi, że tak ładnie wyglądam. To było właśnie moje urodziny. Lekarze mówili, że optymistyczna diagnoza jest taka, że może do końca roku uda się, żeby przeżyła, żeby na przykład święta. Moja mama już się zastanawiała, już przeżywała te święta, coś tam. A ja mówię, mama, ale ty tak nie wybiegaj. No i w sumie
a pesymistyczna to, że tam październik, listopad. Pamiętasz dzień, w którym odeszła twoja babcia? Tak. Pamiętam, że dzień wcześniej pojechałam na noc do mojej przyjaciółki. I to było bardzo niespodziewane. To było 2 tygodnie po tych moich urodzinach. Babcia się poczuła gorzej, ale jakoś no też ona miała już takie wahania i to było takie bardzo... więc pamiętam, że rozmawiałyśmy na tarasie, to już było późno wieczorem i ja powiedziałam, że... spytałam mojej mamy, czy mogłaby już mnie zawieźć do mojej przyjaciółki, ona powiedziała, że tak. Pożegnałam się z babcią, po prostu powiedziałam, że to dobra, to do zobaczenia, coś tam, trzymaj się. I moja kuzynka z nią wtedy jeszcze została, która przyjechała akurat. I pojechałam po prostu do mojej przyjaciółki. Moja mama wtedy w samochodzie powiedziała, że może babcia by potrzebowała jakiegoś psychologa. No i wydawało mi się, bo jest trochę gorzej. I mama mówiła, że jest trochę gorzej i tak dalej. Ja mówię, że no ale to może właśnie babcia potrzebuje jakiegoś takiego wsparcia. A to już nawet nie chodziło o to, że ona jakoś psychicznie, tylko ona po prostu już się źle czuła, ale nie chciała dać tego też tak odczuć. Ona nie chciała nam też robić, nie wiem, no, myślałam już wszystko o nas. A nie o sobie, nadal, po prostu będąc już chora i wiedząc, że... I po prostu później, następnego dnia, pamiętam, że jeszcze jak byłam u mojej przyjaciółki wieczorem, napisałam do mojej babci SMS-a, że ją kocham, ale ona już mi na tego SMS-a nie odpisała, bo to był wieczór i to powiedziałam, no dobra, ona pewnie już śpi. I to była moja ostatnia wiadomość do babci. Moja ostatnia. Jak babcia odeszła? Następnego dnia zadzwonił do mnie telefon i to był mój brat. Młodszy brat. I powiedział, Jula, może przyjechałabyś już do domu, a to było jakoś 12, nie jakoś późno. Może przyjechałabyś do domu, bo babcia się kiepsko czuje. A ja mówię, jak kiepsko? A on powiedział, że no nie wiem, ratownicy są, coś tam. Ja mówię, jacy ratownicy? Ja mówię, a co ty teraz robisz? Siedzę z Polą i Nelą do góry, u mnie w pokoju. A ja mówię, to ciocia już zdążyła z Wrocławia przyjechać? Jak ja już to usłyszałam, to już po prostu... Wiedziałam, że coś jest nie tak. I mówię, dobra, to ja zaraz zadzwonię do taty i przyjadę. Miałam rower i chciałam już jechać. I zadzwoniła do mojego taty. A tata powiedział, ja mówię, no cześć, tato, słyszałam, że babcia się kiepsko czuje. Co tam się dzieje, mam wrócić? A tata powiedział, że no babcia pewnie 10 minut temu zmarła. Ja nie mogłam w to w ogóle uwierzyć. Mi się wydawało, że to jest jakiś żart, że w ogóle, że tak z dnia na dzień. No właśnie takie rzeczy się dzieją wtedy, kiedy chyba najmniej się tego spodziewamy. Pocieszam się tym, że moja mama wtedy była w domu, to mój tata i najbliższa taka rodzina po prostu, którą miała. Ciocia przyjechała. Mama jak wspomina ten moment, to mówi, że babcia tak wzrokiem szukała ich. Chciała, żeby oni przy niej byli. Chciała, żeby ktoś stał obok niej i tak dalej. I mimo wszystko naprawdę było tych ludzi tam. Byli też ci ratownicy, oni jeszcze nie zdążyli odjechać i mama zdążyła zapalić jej świece i tak dalej. I naprawdę był to taki moment, ja tego nie widziałam, ale jestem to sobie w stanie wyobrazić, że był to taki moment, w którym ona naprawdę czuła się chyba dobrze. Była też w swoim pokoju u nas w domu. Była jej najbliższa rodzina i po prostu mama mówi, że ona się po prostu bała. Ale wydaje mi się, że to też ma duże znaczenie, że wszyscy przy niej byli. Udało się tak to zrobić, że nie czuła się pewnie samotna. Izabela Tuszyńska. Przez kilka lat walczyłam z nowotworem mojego ojca. Walki nie wygrałam, bo trudno jest jakby w dzisiejszych realiach ją wygrać. Dodam, że jestem dziennikarką, stąd był mój upór w walce. Była to, jak sama zaznaczyłaś, walka nie tylko z nowotworem twojego taty, który jakiego raka miał? Zaczęło się w 1995 roku od nowotworu nerki. Po 15 latach miał przerzuty. I był to taki klasyczny przerzut do trzustki. W międzyczasie jeszcze miał operację nowotworu tarczycy, który był no, być może przerzutowy, ale tego lekarze jakby nie potwierdzili, nie stwierdzili. Natomiast no, taki dramatyczny był rzeczywiście ten nowotwór trzustki, dlatego że trzustka jest organem, który generalnie no, bez niego człowiek nie może żyć. Będąc na enzymach bez trzustki można przeżyć niedługo. Książkowe i naukowe rokowania, jeśli chodzi o nowotwór trzustki, są takie do 3 miesięcy i tak też było z moim tatą, który rok wcześniej przed diagnozą nowotworu trzustki usłyszał, że ma drugą śledzionę.
Dziwiłam się, że lekarz w Puławach, dodam, nie podjął żadnych starań, żeby zbadać, czy to rzeczywiście jest druga śledziona, czy to jest jakiś naciek, jakiś twór. No, mój tata był osobą, która kochała życie i on rzeczywiście marzył o tym, żeby żyć jak najdłużej, więc jakby uznał diagnozę lekarza, że jest to druga śledziona, jako normalną. Tak? Są ludzie, którzy mają trzy nerki, mają dwa serca, więc on uznał, że jest tym szczęśliwcem, ma dwie śledziony. Tak? Dzięki temu być może będzie dłużej żył i będzie zdrowszy. Dla mnie to było zagadką, chciałam ją jakby zgłębiać, wyjaśniać, ale tata powiedział: dziecko zostaw, tak jest, ma być. I mam dwie śledziony, będę zdrowszy. Ale po roku, dokładnie równiuteńko rok po tej diagnozie, okazało się, że jest to nowotwór złośliwy na ogonie trzustki. Więc zabrałam go z Puław, ze szpitala do Warszawy, dlatego że w Puławach lekarze generalnie nie chcieli podjąć leczenia i operacji, ponieważ mój tata miał kilka tam chorób współistniejących, jak to dzisiaj jest modnie mówić. I zrobiliśmy tą operację w Warszawie. Po operacji usłyszałam, że no, tata miał rzeczywiście ogon trzustki usunięty, zostaje tam trzon i głowa, ale generalnie musi się pani przygotować na śmierć, bo rokowań nie ma. Jest to trzustka, a trzustka nie rokuje. Trudno mi było się pogodzić z tą diagnozą. Tak? Wiadomo, no, rak jest rakiem i jest chorobą generalnie nieuleczalną, niewyleczalną, ale no, są przypadki też jednakowoż wyleczenia. Na moją prośbę o podanie tacie chemii usłyszałam, że to są wyrzucone pieniądze i wydane pieniądze bez sensu, dlatego że, tak jak powiedzieliśmy, trzustka nie rokuje. No, książkowo jest to przerzut z nerki jasnokomórkowca, w związku z tym jakby rokowań nie ma. No więc oczywiście moja walka polegała nie tylko na walka polegała, ale również z całym tym systemem. Z całym systemem, tak, dlatego że zwróciłam się mimo wszystko do lekarza, poprosiłam o przydzielenie tacie albo programu leczenia, albo po prostu chemii i po wielkich bojach udało mi się, aczkolwiek też to nie była taka już zakończona walka, ponieważ trafiłam do lekarz, do pani doktor, która biorąc nas na rozmowę, był mój tata, ja i ona, usłyszałam, że to leczenie no, nigdy nie jest bezpłatne, ponieważ ona jest w bardzo trudnej sytuacji życiowej, ma dzieci na wychowaniu, mąż ją zostawił. No i czytaj tutaj, że pani potrzebuje wsparcia finansowego, tak? Więc zapytałam, czy to rzeczywiście pytanie skierowała do mnie prośbę, bo czy ja wyglądam na instytucję charytatywną, gdybym miała wydać jakiekolwiek pieniądze, to wolałabym je celować w tatę, tak? Gdzie też jakby jego leczenie dodatkowe wymagało finansowania, ponieważ ja jeszcze wspierałam się medycyną niekonwencjonalną, ale o tym powiem za chwilę. I no, słysząc od pani doktor, że ona potrzebuje posiłkowania się jakimiś kopertami z wypełnieniem, uznałam, że nasza rozmowa dobiegła końca, podziękowałam i odeszłam. Udałam się wtedy do jej przełożonego i powiedziałam, że absolutnie nie zgadzam się z taką diagnozą i z takim prowadzeniem przez lekarza onkologa, bo wydaje mi się, że każdy lekarz, który kończy ten zawód, to jest to zawód na tyle etyczny, że on powinien odpowiadać za leczenie i powinien do tego podchodzić z pełną świadomością. Jeśli no, traktuje tego biznes, no to niestety nie w tej branży, tak? Został nam przydzielony rzeczywiście inny lekarz, który podszedł do tego etycznie, sumiennie. Dostał mój tata tą chemię, przy czym okazało się, że no, ta chemia na niego nie działa, tak? Rozsiała mu jeszcze kolejne nowotwory. Chyba miał jeszcze 7 przerzutów, bo robiliśmy tego PET-a, którego też musiałam jakby wyprosić i wymusić na lekarzach, bo tak naprawdę w jego stanie chorobowym nie należało mu się nic. Lekarze myśleli, że 3 miesiące i to jest wszystko. Mieliśmy jeszcze incydent pooperacyjny, ja wzięłam tatę do siebie, przez miesiąc u mnie był, ponieważ on, tak jak powiedziałam, mieszkał w Puławach, więc nie chciałam go za daleko wywozić jeszcze od razu po operacji, bo spodziewałam się, że różne rzeczy mogą się wydarzyć. No i 2 tygodnie oczywiście po operacji dostał wysokiej temperatury, zawiozłam go do szpitala i okazało się, że ropień mu się zrobił w tej trzustce, ponieważ zaszyto mu gazik. Zdziwiłam się z lekka, aczkolwiek uznałam to za swój jakiś tam pewien sukces, ponieważ przed operacją wymusiłam na lekarzu podanie mu jeszcze leku uodparniającego zastrzyku, ponieważ przy operacji trzustki mieli mu usunąć też śledzione. No i to też była moja walka z lekarzem, bo uznał, że w zasadzie no po co mu dawać lek, kiedy operacja jest pojutrze, a ten lek ma działanie zdecydowanie dłuższe i trzeba go podać na miesiąc przed operacją, ponieważ to była operacja na CITO,
więc nie było czasu. No, był jeden lek, który kosztował dość dużo, bo około tam chyba nie wiem, 30 tysięcy i dawało się go w takich ekstremalnych sytuacjach. Więc poprosiłam, żeby podano mu ten lek właśnie, który jest, no rozumiem, że drogi, ale jakby nie możemy się tutaj kierować tym, że mój tata przeżyje do 3 miesięcy, tak? Bo ja uznaję, że on będzie żył dłużej. No i dostał ten lek, więc jakby szczęście w nieszczęściu, że wymusiłam jakby podanie tego leku, bo gdyby ten ropień był faktycznie tak jak był, to nie miałby szans na przeżycie, gdyby nie miał tego. Jak lekarze tłumaczyli się z popełnianych przez siebie błędów? Nie było tłumaczenia tak naprawdę, nie było. Ja powiem tak. Ale ten gazik, no z tego jakoś trzeba było wybrać, prawda? Usłyszałam, że to się zdarza. Aha. Ponieważ no, ja też byłam trochę w takim ferworze walki, bo już myślałam o tym, jak mu zabezpieczyć to dalsze leczenie i jak w ogóle to wszystko postąpi, no bo też jak usłyszałam, że to wyrok 3 miesięcy, to też jakby nie myślałam racjonalnie na bieżąco, tak? Bo powinna była przedsięwziąć trochę inne kroki faktycznie. Aczkolwiek no, już jakby byłam o miesiąc dalej, powiedzmy w jego leczeniu i w tym procesie postępowania, gdzie usłyszałam, że no, niczego mu więcej nie dadzą poza operacją. Więc jakby ja to mogę powiedzieć, że zaniedbałam ze względu na to, żeby iść dalej z jego leczeniem. Ale mówiłaś też o medycynie niekonwencjonalnej. Tak, tak. Ja podjęłam takie ryzyko, bo to znaczy to nie było właściwie ryzyko, dlatego że uznałam, że czymś muszę go wzbogacić. Nie mieliśmy zbyt wielu środków, jako że ta chemia na niego nie zadziałała. On po miesiącu leżał w łóżku i tak naprawdę zwietrzały mu mięśnie, bo przestał się już poruszać, ponieważ ta chemia akurat no, tak, że jak ja to mówię, złożyła go do łóżka. Zapisaliśmy go do hospicjum domowego, gdzie akurat w Puławach była super sytuacja, że przyjęli go. Rehabilitant przychodził, rehabilitował, a ja posiłkowałam się medycyną niekonwencjonalną, kupowałam mu flawonoidy. I właściwie przez 4 lata te flawonoidy mu tak pakowałam, on je jadł. Tam są odpowiednie dawki, ja mu je zwiększałam, bo organizm i tak w nich przyswaja taką ilość, jaka się może przyswoić. I tak z ciekawości dla innych lekarzy powiem, że on przeżył 5 lat z tym nowotworem. Umarł. Miał przeżyć 3 miesiące, przeżył 5 lat, umarł na guza mózgu w 6 roku tak naprawdę. Więc myślę sobie, że nigdy nie można odbierać nadziei pacjentowi, bo ja nie rozumiem, kto ma takie prawo, nikt nie ma prawa, tak? Także są pewne schematy, które się faktycznie powielają, ale mój ojciec był przypadkiem podobnym do Kolbergera, który też miał nowotwór nerki z przerzutem potem do trzustki, bo to jest taka klasyka, jeśli chodzi o tego jasnokomórkowca, ale tak jak mówię, no, to nie jest mechanizm, który działa w przypadku każdego organizmu. Tak? Ja myślę, że no, tą chemię przetrenowaliśmy, którą wywalczyłam. Czy to był sukces walki, nie wiem, natomiast mówię, no wspierając jakby to leczenie innymi metodami, dajemy szansę jeszcze na przeżycie, tak? I myślę, że po części podarowałam mu jeszcze więcej życia, tak? 5 lat. Co było najgorszym momentem waszej walki? No właśnie jakby walka z lekarzami. No mnie przybiła strasznie rozmowa z lekarzem onkologiem. Bo ja sobie nie wyobrażam, ja pracuję już, nie wiem, mam w sumie chyba wykonuję 3 czy 4 zawody i w żadnym z nich nie grałam nigdy na uczuciach drugiej strony. Bo wydaje mi się, że no, każdy z nas powinien mieć po swojej stronie odpowiedzialność za tego drugiego człowieka, z którym współpracuje. Tutaj jest współpraca między lekarzem a pacjentem. Każdy sobie sam wybiera zawód, jeśli to jest zawód, któremu nie przynosi zysków finansowych takich, na jakich się spodziewał, to niech zmieni po prostu zawód, tak? Ale nie może grać uczuciami rodziny. No, mówię, ja nie dałam za wygraną, ale wiem, że jest mnóstwo rodzin, mnóstwo osób, które po prostu się nie potrafią jakby wziąć za tą walkę, przyznają i uznają słowa lekarza za wyrok, jakby opłakują tą osobę już za życia, tak? Ja miałam potem drugą sytuację jeszcze z wujkiem, który miał nowotwór płuc i było analogicznie, aczkolwiek w jego przypadku nikt mu nie powiedział prosto z mostu, że wie pan, no, panie Józefie, przeżyje pan 3 lata i koniec, tak? Czy będzie pan, nie wiem, rok czasu i do piachu. Natomiast no, w przypadku mojego ojca było to jasne, tak? I jasno określone. Ja się nie mogę pogodzić właśnie z tym stanowiskiem. Wiem, że mamy mało onkologów i wielu lekarzy nie może sobie pozwolić na wielu ordynatorów na to, żeby wyciągnąć konsekwencje jakiekolwiek od tych lekarzy, bo ich po prostu jest niewielu. Ale to też nie daje im prawa do tego, żeby odbierać pacjentowi prawo do życia.
Bo skoro mamy farmakologię i możemy leczyć, to każdy ma to samo prawo, tak? I tak jak mówię, no widać było na moim ojcu, że to nie jest tak, że to jest klasyka i każdy nowotwór trzustki kończy się śmiercią po 3 miesiącach. Przeżył 5 lat, cudownie, zrobił to, co chciał, zamieszkał sobie na wsi i on miał fantastyczne kolejne 5 lat swojego życia. Myślisz, że gdyby lekarze nie popełnili swoich błędów, twój tata jeszcze by żył? Ja myślę, że raczej chyba nie mogę tego opowiedzieć, że to są jakiekolwiek błędy. Natomiast mój ojciec był silną osobowością. On kochał życie i on wiedział, że jeśli ma przeżyć jeszcze rok, to on ma to zapisane na górze. I on przeżyje ten rok tak, jak on będzie chciał. Także myślę sobie, że psychika człowieka też wiele daje. Ale ja jeszcze robiłam jedną rzecz. Ja nie dopuszczałam lekarza do takiego bezpośredniego kontaktu z ojcem. Czyli mój ojciec nie do końca był świadomy swojej choroby. Dlatego, że ja wiedziałam, że jak ja mu powiem, tato, przejdziemy to wszystko. W międzyczasie urodziła się moja córka, która była jego całym światem, więc on miał dla kogo żyć. To była jego motywacja. I moja córka Amelia bardzo dużo jakby wniosła w jego życie, ponieważ on dla niej żył. I to był taki bodziec. Więc moja rozmowa polegała na tym, że ja siadałam z nim i mówię, tato, jest Amelia, ma dopiero rok czasu. Tyle rzeczy macie jeszcze do zrobienia, że hello, trzeba jeszcze dalej brnąć. I on jakby tym się ratował, tak? No przy nowotworze mózgu już nie było jakby szansy, bo tutaj jakby jego psychika była sprawna, natomiast kompletnie odjęło mu sprawność, tak? Więc on myślał do końca i to go najbardziej przybiło i umarł tak naprawdę na wylew, tak? Jakie uczucia tobie towarzyszyły chwilę po śmierci ojca? Wiesz co, ja w ogóle, do mnie nie dotarło, że on umarł, dlatego że zmarł 22 grudnia, czyli na 2 dni przed Bożym Narodzeniem. Myśmy mieli zaplanowane od A do Z całe święta, ponieważ był w hospicjum, bo moja mama, pomimo że pielęgniarka, nie dawała rady z opieką, bo miał zbyt duże ciśnienie w mózgu. Więc jak zadzwoniła do mnie 22 o 6 rano i powiedziała, że wiesz co, no Edek nie żyje. Ja mówię, jaki Edek? No jak dziecko, jaki Edek? Twój tata. Ja mówię, jaki mój tata? Do mnie to kompletnie nie docierało, tak? Dlatego, że ja traktuję wiele rzeczy zadaniowo, więc ja święta kolejne potraktowałam tak samo, tak? Mamy zadanie do zrobienia, być z ojcem w hospicjum, zrobić mu takie święto, żeby on je przeżył niemal jak w domu, pomimo że wiedział, że jest w takim środowisku. Ja dopiero chyba po 5 godzinach tak naprawdę dotarło do mnie, że to jednak mój tata. I dziwiłam się, że nie ratowali go. Dlatego, że gdyby to była śmierć w wyniku faktycznie guza mózgu, czyli jakiegoś ciśnienia, które no nie było opanowane w sytuacji chorobowej. Natomiast to był wynik zawału i wylewu. Tak? On się tak zdenerwował faktem, że te święta się zbliżają, on nie będzie w domu. No to się wszystko skumulowało. No a niestety w opiece paliatywnej nie ratuje się życia już. Takie są zasady medyczne. No i tutaj jakby przyjęłam to, tak? Długo się godziłam z jego śmiercią, owszem, bo to nie jest takie proste, pomimo że 4 miesiące leżał w tym stanie chorobowym już, jeśli chodzi o guz mózgu. I starałam się do tego przygotować, tak? I ja, i moja mama, mój brat, moja córka. To powiem tak, no do tego nigdy się nie przygotujemy, pomimo że zdajemy sobie sprawę z faktu, z sytuacji, która istnieje, to jednak myślę, że nawet na śmierć, wiedząc, że to jest choroba śmiertelna, nie jesteśmy w stanie się przygotować. Także ja to odchorowałam, miałam potem taką, w zasadzie to były lęki, takie depresyjne trochę, bo ja się z nim nawet nie zdążyłam pożegnać. Myślałam, że będzie święta czas na to, żeby sobie jeszcze wiele rzeczy powiedzieć. No i nie udało mi się, także tak to się skończyło i czy pamięć ciągle jest. Często o nim myślę, wracam do różnych sytuacji. Rozwiodłam się później, myślę, że był szczęśliwy, jak się rozwiodłam. Drugi raz wzięłam ślub, myślę, że był też szczęśliwy, bo zawsze do niego wracam, na grupę rozmawiamy sobie, także jakby kontakt mamy ze sobą. Czuwam, myślę, że czuwa nade mną, bo czuję nad, tak, jego taką moc i czasami jak się tak zastanawiam, zawieszam, to mam wrażenie, że jak sobie z nim rozmawiam, oczywiście, to mam wrażenie, że on teraz jest szczęśliwy, że ja jestem szczęśliwa. Także myślę, że gdzieś ta nasza więź taka została, pomimo że sobie wielu rzeczy jeszcze nie zdążyliśmy powiedzieć.
Ania Belda. Julianna. Witam. Belda. Julianna. Powiedziałam. Na raka zmarł mój mąż Marek, który był lekarzem, specjalizację miał z urologii i również zajmował się leczeniem i pomaganiem innym w zwalczaniu chorób nowotworowych, na którą sam zmarł. To takie trochę dla nas było dziwne, bo wydawało nam się zawsze, że on zna drogę do tego, jak postępować, zna procedury, że należy zrobić to, czy tamto, pójść do takiego lekarza, czy zrobić takie badanie. I w pewnym momencie stał się pacjentem. Zaufał innym, stał się pacjentem i po prostu trzeba było nim kierować krok po kroku, co ma robić. Totalnie się zagubił w tej całej swojej sytuacji, tej ciężkiej choroby, bo to specyficzny rak. Można powiedzieć, że jeżeli jest jakaś hierarchia raka, to rak tani jest strasznie ciężkim doświadczeniem, ponieważ traci się krtań, traci się głos. Mój mąż również nie mógł jeść, bo nie mógł przełykać, więc traci się praktycznie wszystko, zapachy, smaki, radość życia. Kiedy dowiedziałyście się, że twój mąż jest chory? Urodziła się Julianna w 2008 roku i Marek miał takie chwilami takie chrypki. Bardzo zwracam uwagę na to, żeby nie lekceważyć każdego momentu, kiedy chrypka trwa dłużej niż zwyczajne przeziębienie, zwyczajna angina, nie wiem, zwyczajna choroba. Jemu się to pojawiało. On nigdy nie miał czasu, żeby pójść zbadać się, że tak powiem, laryngologicznie, bo ciągle byli pacjenci, ciągle były zabiegi, pracował w szpitalu, wypisywał sobie sam lekarstwa, sam sobie je ordynował, sam się leczył po prostu. Te chybki się pojawiały w zasadzie pojawiły się w 2008 roku. Już tak bardzo, bardzo długo trwały te jego zaburzenia mowy. Wszyscy mówili, ale pan doktor popił chyba na weselu w sobotę. I to już zaczęło mnie tak trochę, że tak powiem, niepokoić. I już wymusiłam, żeby poszedł do lekarza. I w 2013 roku usłyszeliśmy diagnozę, że jest to nowotwór. Najpierw strun głosowych, tak to było opisane, nie krtani, ale strun głosowych w 2013 roku. Czyli można powiedzieć, że z tym rakiem musiał żyć od długo, bo on już wtedy się pojawił, jak się urodziła ta Julianka, tylko myśmy to po prostu nie ogarnęliśmy tego, może tak, nie ogarnęliśmy. Może gdyby był normalnym chorym, poszedłby do lekarza, zaniepokoiłaby go ta chrypka, poszedłby do lekarza, to ktoś by coś już zaczął robić, a on no, na zasadzie, tak jak do mnie zawsze mówił, weź se coś. Ile trwała wasza walka? Nasza walka trwała od 2013 roku do 2017 roku. Julianna, jak dobrze pamiętasz tatę? Pamiętam go jako mojego tatę. To znaczy, może poczekaj. Pamiętam, że ostatni raz jak go usłyszała jego głos, to było na schodach, kiedy szła do zerówki. Bo w tym dniu pojechaliśmy do Poznania na operację. I wtedy już, jak wrócił, to już nie mógł mówić. Myśmy się komunikowali, sprawnie to wszystko ogarnęliśmy, bo komunikowaliśmy się za pomocą najpierw takich tabliczek, które się zmazywały. On pisał, a potem tak się już wyspecjalizował, że na telefonie, jednym palcem. I się zawsze dziwiłam, jak poczułam, jak Julianna pisze SMS-y, czy nie wiem, czy jakiś koresponduje z kimś. To jednym palcem dziwiłam się, jak można. I on się też dziwił. Mówi, jak ty tak możesz, wcześniej, jak ty tak możesz pisać tak szybko, tym jednym kciukiem. I to się tak, no kurczę, mu tak udało, że to był moment. I również potem sobie zainstalował jakąś taką aplikację, która powodowała to, że on pisał i naciskał na mówienie i
nie powiem. To właśnie to chcę powiedzieć, tak? A ja ciągle nie mogę się na tym skupić. I ciągle po prostu to wszystko mnie boli, bo ja nigdy nie znałam mojego taty takiego, jak wszyscy go znali. Znałam go tylko jako osobę, która do mnie pisała. I ja, nieważne, czy on do mnie pisał, ja wiedziałam, że on jest bardzo... Może po prostu każdy tak powie o swoim rodzicu, ale on był cudownym człowiekiem. I uratował tyle żyć, ale swojego nie potrafił. To wszystko tak mnie boli po prostu. Okej. No Juliana dojrzała w przyspieszonym tempie, także można powiedzieć, że w zasadzie ja tak szczerze powiedziawszy, to ta walka, ta moja inicjatywa, ten mój aspekt męski w całym tym moim, w całym tym naszym życiu, moja, ja musiałam chodzić, o wszystko się prosić, o wszystko, no bo on już potem był traktowany jak takie zgniłe jajko, bo nikt nie chciał go leczyć, operować, bo tam po prostu już w zasadzie nie dawali mu żadnych szans, a ja walczyłam, chodziłam, prosiłam, wymuszałam, zawsze byłam grzeczna i to mnie też trochę zgubiło, bo starałam się wejść do kogoś zawsze, przepraszam, że przeszkadzam, a to tak chyba nie powinno było być. No ale tak mam, nic na to nie poradzę, taki mam charakter. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że przez te całe lata tej mojej heroicznej walki o firmę, bo stworzył firmę, z myślą o swoich dzieciach, dwóch synów jest lekarzami, z myślą o Juliance, która mówiła, że chciałaby być okulistką. I stworzył firmę 20, prawie 4 lata, taką klinikę, w której, taką domową klinikę, którą myśmy zawsze chcieliśmy, żeby tam pacjent się czuł dobrze, żeby był zaopiekowany i żeby był najważniejszy. I on miał taką wizję i tak samo chciał się czuć, być tym pacjentem, ciężko chorym pacjentem, ale niestety, muszę z przykrością to stwierdzić, tak się nie czuł i nie była to tylko jego zła wola, ale również osób, które się nim zajmowały. Chciałam o tym powiedzieć, bo to jest dla mnie ważne. Nasza walka, ta moja walka zmęczyła mnie do tego stopnia, że wszystko inne stało się nieważne. Nawet to, że w tym samym roku, w czerwcu, zmarł mój tato na nowotwór. W grudniu zmarł Marek, a pomiędzy Marka tato. Jak się dowiedział, że mój umarł, to dostał udaru i się z niego nie obudził. Po 7 dniach. Więc na cmentarzu pan w kaplicy mówił do nas: ja panią skądś znam. Ja mówię: tak, bo ja byłam tutaj parę dni temu. On mówi: tak, poznaję panią po pelerynie, bo miałam taką czarną pelerynę. Ale chcę powiedzieć, wracając do, bo to taka historia, to wszystko się nakłada, ale chciałam powiedzieć odnośnie Julianny, że stało się tak w pewnym momencie i na co bardzo uczulam wszystkich rodziców, że nie wolno zapominać o dziecku. Nie zapominajcie o własnym dziecku, bo ona się musiała mną opiekować. A to nie tak. Mimo wszystko żałuję, że nie znalazłam tej siły w sobie, że ja powinnam więcej się nią zaopiekować. No, ale... Ja sądzę, że pomimo tego wszystkiego miałam bardzo szczęśliwe dzieciństwo, bo tata tak jakby nie zwracał uwagi na tą chorobę i nadal, gdy tylko coś mi się stało, to on powiedział: nic się nie stanie, albo gdy tylko ktoś mnie na przykład w przedszkolu, w szkole przezwał, nie w przedszkolu, ale w zerówce, w szkole przezwał, to on powiedział, że powiedz im, że masz... trzech starszych braci, których na niego naślesz. I on się w ogóle nie przejmował tą chorobą, bo tylko się mną zajmował. Tak samo jak mama, która zajmowała się tatą, jednak zwracała na mnie uwagę. To nie było tak, że ona kompletnie mnie ignorowała. Ale w sumie cieszę się, że ja dorosłam w przyspieszonym tempie, bo przez to poznałam osoby, które są dla mnie bardzo ważne. I bardzo mnie w tym czasie wspierało.
Nie tylko mama, nie tylko rodzice, ale osoby, które w szkole, bo w szkole mam cudowne osoby, które tak bardzo mnie wspierają. I jak tylko przyszłam do szkoły po tym, jak mój tata umarł, te dwa tygodnie później, gdy mój tata umarł, przyszłam do pierwszy dzień potem do szkoły, to wszyscy się na mnie rzucili, zaczęli mnie przytulać, dawali mi jakieś kartki, no i nadal nie zapomnę tekstu na kartce, bo to było jakoś, nie pamiętam, w trzeciej klasie. Nie pamiętam. Ja wiem, jak to jest. Mi umarł kot. Jak teraz to wszystko czytam, to tak się, nie wiem, czy powinnam, ale z tego śmieję. Bo teraz już zaczynam, próbuję to wszystko tak jakby, nie wiem, ale ja umiem z tego żartować. Nie mam takiego problemu, ale gdy widzę coś bardzo podobnego do mojej sytuacji, na przykład widzę kogoś z podobnymi objawami, jak mój tata wtedy miał, to ja od razu zaczynam być smutna, czasami nawet płakać. Ale paradoks, jeszcze słuchajcie, jakaś w ogóle niesamowita historia, ponieważ byliśmy w tym roku w Łebie, ponieważ Joanka sama zorganizowała wyjazd do tej Łeby, bo chciała się spotkać ze swoimi koleżankami. I paradoks jest taki, że obok Łeby jest takie miejsce, które się nazywa Stilo. I tam na tablicy, jak się wjeżdża, jest napisane Koniec Świata. Stilo, Koniec Świata. Tam jest taka plaża, buczek, rozwalone latarnia. Bardzo, bardzo sympatyczne miejsce. Myśmy tam pojechali. A ponieważ spieszyłyśmy się, żeby już wracać do Wrocławia, to pojechałyśmy do samochodu na parking takim Meleksem. I wyobraźcie sobie, że w tym Meleksie, że tego Meleksa prowadził, zarządzał nim laryngektomowany. Człowiek laryngektomowany, tak jak mój mąż, czyli po usunięciu krtani. I on wręcz szczycił się tym, że on tak pięknie mówi przełykowo, a jak to usłyszałam, to mi po prostu do pięt chyba, do końcówek palców u stóp doszło to takie, Boże, ja jestem nawet na końcu świata i spotkałam laryngektomowanego. Niesamowite. To tak by the way. Ale ja zdecydowałyśmy się, że tak powiem, opowiedzieć o tej całej naszej historii, ponieważ jedna rzecz jest bardzo dla mnie ważna. Ja o tym zapomniałam i to przeoczyłam. Był taki moment, kiedy spoglądałam już w ostatniej fazie choroby, bo to było naprawdę traumatyczne. On bardzo cierpiał, on praktycznie tutaj miał wszystko, miał jedną wielką dziurę. Myśmy w nocy patrzyli, czy on śpi, czy on oddycha, czy to krwawiło wszystko. I ja widziałam jego oczy. I te oczy czekały na to, żeby mu powiedzieć: Marek, odpuść. A ja nie. A ja jeszcze do tego lekarza, jeszcze do tego lekarza, jeszcze zbieraliśmy pieniądze, bo oczywiście lek, który mu pomagał, nie jest refundowany dla jego przypadku. Nie mógł być refundowany. I 20 tysięcy kuracja miesięczna nas kosztowała, więc pomogła nam też fundacja, pomogli nam przyjaciele, dobrzy ludzie. Ale do tego, do czego zmierzam? Istotne jest to, żeby wiedzieć o tym, że jak się patrzy w czyjeś oczy i ktoś tak bardzo cierpi, to po prostu, ja mówię już o tej końcowej, jakby, ja to podświadomie wiedziałam, tak, ale to chyba trzeba odpuścić. Ja się z tym nie zgadzam. No okej, okay, ja tylko mówię, co to czuję, bo ja wiesz, że ja bym nie odpuściła, tylko po prostu tak. Jak patrzyłam w te oczy, które się tak do mnie uśmiechały, tak mówiły, tak, to stan zapalny, coś tam. Tak mam. I jeszcze jedna rzecz ważna. Pamiętajcie, nie bójcie się rozmawiać o tym, jeżeli już wiecie, że ktoś jest, że nie ma dla niego szansy. I zdajecie sobie z tego sprawę, aczkolwiek wierzycie, że będzie dobrze, bo układajcie wszystkie sprawy związane z majątkiem, ze wszystkim, bo kolejne lata, jeżeli to nie będzie uporządkowane, będziecie przeżywać traumę, a nie żałobę, a powinniście przeżywać żałobę. Aniu, pamiętasz, jak poznałaś Marka? Oczywiście. Poznałam go w szpitalu. Pracowałam w pogotowiu na dyspozytorni.
Była zima, z tyłu był parking i nagle ktoś podjechał i zapakował między dwa samochody na hamulcu ręcznym. Wjechał między te dwa samochody i wyszedł Marek. No i tak potem pracowaliśmy razem. Potem za karę zostałam przeniesiona na urologię tam. No i tak po prostu lubiliśmy ze sobą pracować, bo ja bardzo lubię pracować. Praca mnie bardzo lubi, a jego również. I jeszcze była jedna rzecz. U niego nie było czegoś, że nie ma. A ja to rozumiałam. Bo zawsze było. Musiało się z czegoś zrobić. Coś musiało się skonstruować w czasie zabiegu. I mu się to podobało. I potem zaczęliśmy razem pracować już w naszej firmie. No i teraz ja, że tak powiem, prowadzę tą firmę. Kontynuuję. Mhm. Ślub był zapewne dla ciebie najpiękniejszym momentem w życiu. Zaraz obok urodzin Julianny, a śmierć pewnie najgorszy. Tak, długo nie byliśmy, że tak powiem, zalegalizowani, ponieważ nie było nam to potrzebne. Ale jak już zaczęliśmy na większą skalę prowadzić klinikę, no to różne rzeczy pojawiły się takie formalne pod tytułem pani w banku pytała, czy ten pan jest pani mężem, czy znajomym. A ja mówiłam, że z kimś, z kim sypiam w łóżku od 10 lat, to jest mąż czy znajomy. Pani mówiła obcy, jak nie ma ślubu. No i ja tak nie było nam to potrzebne. No ale w końcu Marek zaproponował, mówi, wiesz co, tyle jest kłopotów w związku z tym, może byśmy jakoś to wzięli ten ślub. I ja mówię, okej, dobrze, ale jak mi, tylko pod warunkiem, jak dostanę od ciebie pierścionek z czarnym brylantem. No i dostałam. Nie miałam wyjścia. Jak pozostałe dzieci Marka zareagowały na jego śmierć? No. Okej, nie chcemy o tym. Nie. Pomagały nam w czasie choroby jak najbardziej, ale bali się. Bali się tego, bali się stanąć tak twarzą w twarz. Absolutnie nie, ja tego nie krytykuję, tylko po prostu wszyscy się bali. Oni, na przykład robiliśmy z młodszym synem Marka operację Markowi na kanapie w pokoju. Usuwaliśmy mu, że tak powiem, taki port, który był potrzebny do podawania leków bezpośrednio, pomijając żyły. I to jak gdyby nie przyjęło się po jakimś czasie, więc myśmy mu to usuwali, bo Marek nie chciał iść do szpitala. Ale generalnie ja byłam z nim cały czas. Ja byłam z nim 24. Chciałyby się obydwie w jakiś sposób uczcić pamięć Marka? Tak. Żeby nasza firma, którą stworzył, przetrwała, bo to taki jego żywy pomnik. To byśmy chciały, prawda? Chcesz coś dodać, Julianna? Czy chcę coś dodać? Nie wiem. No chciałabym powiedzieć jeszcze, że nieważne ile pracy zadają wam lekarze, ile wy sobie dajecie, to nie możecie się poddawać. Bo wcześniej w to nie wierzyłam. Mhm. Ale już po śmierci taty jest moja przyjaciółka. To jest w ogóle odległy temat, ale to bardzo mnie zainspirowało. Moja przyjaciółka kupiła świnkę morską. Później okazało się, że ona jest jakaś gruba. I za tak? Tak, i że ona jest jakaś grupa i że podejrzewają, że ona jest w ciąży. Że kupili ją u siebie w ciąży. No i gdy wyjechaliśmy na zieloną szkołę, bo my chodzimy razem do szkoły, i wyjechaliśmy razem na zieloną szkołę, i moja przyjaciółka bardzo się martwiła, że a co jeżeli świnkę urodzi, gdyby jesteśmy na zielonej szkole? Ja powiedziałam, no co, to jest przecież 1% szans, że ona urodzi podczas zielonej szkoły. No i ona urodziła podczas zielonej szkoły. I teraz, gdy tylko mówię, że jest
ileś procent szans, bardzo mało, to ona mi zawsze to wypomina, że zawsze jest ten 1%, który może się spełnić. I to jest w ogóle odległy temat, ale to tak mnie bardzo do tego za... No po prostu to tak mnie teraz prześladuje. To ja jeszcze mogę coś też dodać od siebie, ponieważ to taki czarny humor. Czarny humor, ale zdarzają się podczas jak gdyby takiej ciężkiej choroby takie sytuacje. Mnie taka spotkała w Poznaniu. Z litości nie wspomnę nazwiska i gdzie, ale stało się coś takiego, że przyszłam w odwiedziny do Marka na oddział, w którym leżał po zabiegu. Weszłam, pamiętam dzień, pamiętam dokładnie, to był grudzień. Weszłam, przedstawiłam się, powiedziałam, że chciałabym się spotkać, zobaczyć z mężem, bo spędza tutaj czas po zabiegu. Wyszedł pan profesor, chyba, nie wiem, czy to był szef, chyba szef albo ktoś, kto tam dużo znaczył, i powiedział do mnie: tak, oczywiście, bardzo proszę, proszę wejść do mojego gabinetu, porozmawiamy. Ja weszłam do jego gabinetu, usiadłam. Za chwilę przychodzi ten pan, podjechał do mnie na krześle, takim na kółkach, tak się nachylił i mówi do mnie tak. No właśnie, tak się kończy kult ciała. Śmierć mózgu. Już nic, nie wiem, czy z tego coś będzie. Ale właśnie, diety, liposukcje, tak właśnie to wychodzi. I ja tak... Jak on mi tak powiedział, to w pierwszej chwili przez te wszystkie moje lata, te wszystkie, tak mi się przewinęło przez głowę. Myślę sobie, i nagle takie pyk, ocknięcie. Kurczę, przecież Marek nigdy nie miał kultu ciała, to był normalny facet. I coś mi nie zajarzyło. I pytam go: panie profesorze, czy my rozmawiamy o tym samym pacjencie? A on wstał i wyszedł. Za chwilę wrócił, mówi tak: pomyliłem pacjenta, wszystko jest dobrze. No, to ja wtedy przeżyłam jego śmierć. W tych 30 sekundach, 40, 50. I to jak odszedł, jak umierał w tym szpitalu, kiedy go zabrało pogotowie, notabene przyjechało pogotowie do domu i go nie podłączyli mu ambu do ruki trochę. Tutaj tej ruki, którą miał, tracheostominę, i tylko założyli mu na nos, gdzie on tu mam wszystko miał zaszyte. To też apel do ludzi. Pamiętajcie, że jeżeli spotkacie się z osobą laryngektomowaną, która ma rurkę w ktani, to tamtędy oddycha. Tamtędy uratujecie mu życie, nie na nos. I to ja wtedy już tak spokojnie do tego podeszłam. Już nie było tego pierwszego szoku, o którym myślałam, że będzie, bo ja już go przeżyłam tam 2 lata czy 3 lata wcześniej. No ale pozostała ta trauma. Taka to jest chyba taki jeden z gorszych dni w moim życiu. A powiedzcie mi proszę jedno i drugie, jakby mogło odpowiedzieć na to pytanie. Czego dzisiaj chciałby Marek? Zacznijmy od Julianny. To tak chciałby, żebym była przede wszystkim szczęśliwa, bo taki chyba każdy rodzic tak chce dla swojego dziecka. Ale żebym, bo bym co przeżył, sądzę, żebym nigdy się już nie poddawała. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to by chciał. No i żebym przede wszystkim spełniła moje marzenia, które dotyczą tego, co chcę robić w przyszłości, czy tego, po prostu moich marzeń. Bo wiem, że on niektórych, że on je spełniał, swoje marzenia spełniał. Z mamą wszędzie wyjeżdżał, bo chciał spełniać swoje marzenia. No i chyba chciałby, żebym ja też je spełniała. Tak, to prawda. Tata chciałby, żebyś była okulistą? Tata chciał, żebym była kimkolwiek, kto się zajmował medycyną. Taka tradycja, nie? Taka tradycja była od dawna w naszej rodzinie. Już jest, że lekarz z pokolenia na pokolenie. No, tylko żona pielęgniarka. No i no ja też chciałabym zostać lekarzem. I to nie jest takie, że moja mama w ogóle mnie do tego nie zmusza, że mówi, że żebym robiła co chcę i żebym była kim chcę. Ale ja jednak nie tylko dla siebie, ale też dla taty chciałabym zostać lekarzem. Będzie śpiewającą lekarką. Przestań. Ona bardzo ładnie Przestań! Śpiewa. Nie. No i ogólnie chciałabym
spełniać swoje marzenia, tak jak tata by chciał. On zawsze mi mówił, że zawsze wyżej, zawsze więcej, zawsze szybciej, zawsze mocniej, zawsze... A potem się denerwował, że ja czegoś nie potrafię, pakował walizki, znaczy ja pakowałam walizki, miało być wszystko gotowe, ja pakowałam walizki, układałam je w samochodzie, żeby było szybciej, na przykład jak jechaliśmy do Sławy w piątek po pracy, a on potem je wypakowywał, pakował po swojemu. On zawsze do mnie mówił, że trzeba latać wysoko i ja myślę, że on chce, żebym ja cały czas latała wysoko. Tak po prostu wysoko i no i myślę, że tą firmę chciałbym, żebym tą firmę utrzymała, bo to było jego życie. On tam poświęcił swoje zdrowie dla multimedyki po prostu. Bo to była jego wizja, żeby zabezpieczyć dzieci i żeby coś zostało takiego trwałego, żeby miał gdzie pracować i żeby mogło pomagać tam ludziom, chorym, innym, z empatią, tak jak on sobie to wymarzył. Nazywam się Anna Jastkowiak i jestem szczęśliwą posiadaczką życia. Szczęśliwa, ponieważ wygrałam życie. To czysto z serca po prostu popłynęło, to szczęśliwa posiadaczka, bo to nie chodzi o posiadanie szczęścia, tylko o posiadanie właśnie przeze mnie życia. Jestem na co dzień agentem ubezpieczeniowym, trenerem mentalnym, szkoleniowcem i z pasji powstało moje biuro podróży. Kocham życie, kocham ludzi, więc po prostu tam u góry mnie jeszcze nie chciano poprzez moją historię z przebytym nowotworem złośliwym. Asiu, z jakim nowotworem wygrałaś? Zawsze pokazuję, tutaj mam taką piękną bliznę na szyi i delikatny defekt, jeżeli chodzi o uszkodzone nerwy i krzywo mi się układają usta. Czemu o tym mówię akurat teraz? Ponieważ miałam nowotwór złośliwy, guz na podniebieniu miękkim. Był to okres milenijny z 99 na 2000. Moja córka wówczas miała 3 latka. Był to dla mnie bardzo trudny okres, ponieważ moja córka była mała, a ja tak naprawdę nie wiedziałam, co mnie czeka, jak to się wszystko będzie odbywało i szereg zdarzeń po prostu poprzez jeden wycinek, drugi wycinek, histopatologię, które się powtarzały trzykrotnie z informacją pod tytułem jest to nowotwór złośliwy i miałam szereg operacji od września 25, 99 roku do lutego łącznie 2000. Byłam w szpitalach z przepustkami, z różnymi akcjami typu wycinania, naświetlania i bardzo, bardzo ciężko to przeżyłam, jeżeli chodzi o emocjonalnie, ponieważ miałam wtedy malutką córkę, jak już wspomniałam, no i nie było wtedy telefonów komórkowych. Były wtedy telefony, pamiętam, na takie karty na 25 impulsów i na dole w Akademii Medycznej w Gdańsku, bo stamtąd pochodzę. Właśnie czekało się przy aparacie i można było zadzwonić. I to był jeden, jedyny mój telefon w życiu, który wykonałam do domu, bo w tle wyrwała moja córeczka właśnie Wiktoria telefon babci teściowej wówczas i zaczęła bardzo mocno płakać, zaczęła bardzo mocno po prostu krzyczeć, że za mną tęskni, że mnie kocha, że chce, żebym wróciła. I powiedziałam, że to jest mój pierwszy i ostatni telefon, który po prostu wykonałam do domu, bo to mnie bardzo osłabiło i powiedziałam, że nie będę, bo jeżeli mam przetrwać, to muszę zbudować siebie i muszę po prostu się nie poddać tej emocji, która jest tęsknotą i która jest jednak osłabiająca mnie mocno. I ja w milenium pamiętam na Sylwestra poszłam się bawić, bo to był taki bardzo spektakularny Sylwester. Tak. Wszystko miało przestać działać. Dokładnie, miało być takie przełomowe. I nikt jeszcze nie wiedział, ponieważ jak ja byłam wezwana na wizytę do lekarza laryngologa, który mi wtedy wycinał ten guz, powiedział, że właśnie przedstawił mi pana onkologa i przedstawiono mi 28 grudnia diagnozę nowotwora złośliwego i przebieg tego, co będzie następstwem, czyli 13 stycznia 2000 roku. Miałam mieć usuwane węzły chłonne, co zresztą tutaj jest na szyi moją pamiątką. To przedstawiono mi właśnie cały proces, jak to się będzie odbywało i tak dalej. No i mojemu kuzynowi pamiętam, jak dzisiaj Waldkowi mówiłam podczas tańca, bo ja nikomu nie powiedziałam, że takie coś ma miejsce. Dopiero na właśnie zabawie sylwestrowej, gdzieś tak około północy, jak sobie składaliśmy życzenia, nie wiem czemu akurat mojemu kuzynowi powiedziałam, tak jakoś chyba na niego trafiło, był to po prostu spontan. I on mi zadał dziwne pytanie, a ty się jeszcze bawisz? I tak on mnie zastanowił, ja sobie myślałam, czy ja mam teraz się iść pogrzebać, znaleźć sobie miejsce już na cmentarzu. A ja za bardzo kochałam życie i kocham życie, żeby po prostu podejść do tego inaczej. A dlaczego na początku wspomniałam o tej bliźnie akurat wtedy? Ponieważ przez to, że w jakiś tam sposób jestem osobą publiczną, ponieważ jestem szkoleniowcem, gdzieś tam mniej więcej jest social media,
hejtu niestety nie brakuje, jak wiemy. No, oczywiście. Więc zwrócono uwagę, że mam krzywy ryj, cytuję. I tutaj po prostu mam taką szyję, a nie inną. Oczywiście tutaj było bardziej ubrane grubo w słownictwo, czego nie będę przytaczała. W pierwszym momencie, bo jestem człowiekiem świadomym. Mhm. I nie bolą mnie takie rzeczy, ale jednak nie mam, jestem pozbawiona uczuć. W pierwszym momencie mnie to bardzo i to bardzo mocno ukuło, ale za chwileczkę tak sobie pomyślałam, jestem ci wdzięczna, bo właśnie ty mi znowu przypomniałeś, dlaczego jestem szczęśliwą posiadaczką życia. Że to jest moja przypominajka tego, że ja żyję, że ja dostałam drugą szansę i że ja po prostu mam żyć, że mam tutaj coś do zrobienia. Bardzo dużo przez moje życie się przewinęło sytuacji nowotworowych. Potraciłam najbliższych. Że tak powiem, ta choroba mnie nigdy nie opuszczała, ale cały czas była. Kto u ciebie w rodzinie, wśród twoich najbliższych przegrał tą walkę? Głównie tą walkę przegrał mój ojciec. Co to był za nowotwór, jak mogę zapytać? Nowotwór płuca. Miał raka płuc i z przerzutem na kości. U nas to było na tyle, że tak powiem, niefajnie, bo mama zachorowała, dostała udaru. Po prostu nagle dostała udaru i przez 6 lat ojciec się nią opiekował i był jej pielęgniarką. Było wszystko dobrze. Ona umarła w kwietniu. On mógł, że tak powiem, odetchnąć. A odetchnął zaledwie kilka miesięcy i zaczęło go coś po prostu boleć, zaczął kaszleć, zaczął mieć jakieś dziwne akcje z tytułu tego, że jakieś tam wydzieliny z płuca. I zaczęliśmy robić tutaj poszukiwania, co się dzieje. I to, co przeszłam z moim ojcem, bo jeśli chodzi o moją chorobę, to ja to przerobiłam, to było dawno, to już jest temat dla mnie zamknięty, tyle że po prostu naoglądałam się tam w szpitalu bardzo dużo różnych sytuacji, wycięcia krtani, bardzo dużo nowotworów, ludzi, którzy podchodzili gdzieś tam obcymi i nie mogę powiedzieć, że zrobiło to na mnie jakieś tam dotkliwe wrażenie, ponieważ no, nie byliśmy emocjonalnie, żadnej relacji nie było związani. Ale jeżeli chodzi o sytuację z moim ojcem, to była mi najbliższa osoba na świecie, to był mój przyjaciel przede wszystkim i z nim miałam największą więź i to było dla mnie najtrudniejsze, ponieważ pamiętam, jak zaczęłam robić poszukiwania tego, co się dzieje, bo tak jak mówiłam, z 3 miesiące zaledwie minęło, to zaczął ojciec chorować i zaczął chorować tak, że to nie w ogóle absolutnie nie w życiu, nawet by nikt nie pomyślał. Co najciekawsze, jeśli jechaliśmy do prawód, pamiętam też jak dzisiaj i pani dostała wszystkie wyniki, pani doktor w prawutach i ja z góry założyłam, że ja oszczędzę jemu jakiegokolwiek słuchania, jakiegokolwiek, po prostu ja przejęłam ster. Ja powiedziałam, ty się nic nie przejmuj, ty tutaj usiądź, po prostu ja to wszystko załatwię. No ja siedział na poczekalni, ja poszłam do lekarki i pani doktor zobaczyła wyniki i powiedziała tak. Tutaj maksimum, mówi, 6 miesięcy. Jak nie zabije go rak, to zabije go cukrzyca. To jest twoja najbliższa osoba, więc taka informacja przekazana w dość mroźny, nie powiem oziębły, tylko mroźny sposób, wręcz bezczelny, od lekarza, który powinien dawać jakąś tam nadzieję, jakieś tam być tam jakąś tam podeprzeć się na duchu i tak dalej. Ona powiedziała to tak, jak po prostu by pracowała na rzeźni albo co jeszcze gorzej. I powiedziałam jej, się zapytałam, czy ona kocha swój zawód po prostu, czy ona tutaj jest za karę, bo mam wrażenie, że robi to po prostu coś za karę. I dla mnie to był szok. I powiedziałam, że mój ojciec tam nie będzie leczony. Wzięłam go, zapakowałam go do samochodu, pojechaliśmy w poszukiwaniu innego. Całą drogę z prawa do Gdańska szukałam innego lekarza, dzwoniąc po oczywiście znajomych, po wszystkich innych, żeby ktoś dał dobre rekomendacje. Znalazłam jednego lekarza właśnie w Gdańsku, który po dzień dzisiejszy go bardzo wspominam serdecznie i mam bardzo dobrą, jeżeli chodzi o tą sytuację, jeżeli chodzi o opiekę lekarską, o nim zdanie, ponieważ do niego trafiliśmy, zaczął bardzo fajnie się opiekować ojcem. Jeździliśmy cały czas, bo później go oczywiście wycięli mu to płuco, bo wyszedł nowotwór złośliwy, później chemia była i po tej chemii powiedziano nam, że oczywiście ten proces był bardzo długi, bo to był szereg wizyt, codziennie badań, o 4 rano trzeba było wstać, wyczekać swoją kolejkę i to było codziennie i to trwało i trwało, aż w końcu pan doktor powiedział, że mamy do czynienia ze zdrowym człowiekiem. Ucieszyłam się strasznie, bo to był lipiec, pamiętam i mówię, on miał urodziny właśnie 9 sierpnia, ja wiem, no to jedziemy do mojego brata, mój brat mieszka w Hamburgu i pamiętam, jak dzisiaj zapakowałam właśnie moje dziecko, moją córkę wówczas, mojego syna jeszcze nie było na świecie.
I pojechaliśmy do Hamburga właśnie do mojego brata, żeby z nim spędzić 66. urodziny właśnie tam, bo bratanek miał już roczek, więc mówię, no niech z dziadkiem posiedzi. No i bardzo fajnie miał tam zostać, sobie pobyć 2 miesiące, żeby dłużej. No i sytuacja była następująca, pojechaliśmy tam, zaczęło go strasznie boleć biodro, myślał, że może ma rowę kulszową. Zaczynało mu to bardzo mocno dokuczać, no i okazało się, że on nie może już tam chodzić, bo mu to bardzo mocno doskwiera, więc spędził może z 1,5 miesiąca u mojego brata i przyjechał do Polski, to zaczęliśmy poszukiwać, co jest. Ja poszłam sama do pana doktora w Gdańsku i on po prostu mówił, że to nie może być nic poważnego. Mu się tak przynajmniej wydaje, ale oczywiście będziemy szukać. Robił szereg zdjęć z każdej strony, po prostu szereg zdjęć chyba każdego możliwego odcinka. I to były te ostatnie chwile twojego taty? To było praktycznie to. I on nigdy się nie dowiedział, że ma przerzut na kości. Ja robiłam wszystko, żeby się nie dowiedział, bo lekarz nie mógł tego znaleźć, bo to było schowane na talerzu miednicy tak zwanej małej. Tego nie było można znaleźć, my tyle też szukaliśmy. No i oczywiście naświetlania tego miejsca, cuda po prostu. Ale lubiłam ten nasz czas, bo zawsze miałam takie, bardzo jestem kinomaniaczką i lubiłam ten nasz czas po chemii czy po naświetlaniach, zawsze poszliśmy sobie do kina. Jak już nie mógł wejść tam na ostatnie, na samą górę, to już siedzieliśmy na pierwszym i zawsze byliśmy na jakimś tam filmie i potem szliśmy na kawę mrożoną. I to był taki nasz czas i powiem ci, że lekarz, który przyszedł wtedy do nas na wizytę, bo myśmy byli w innym tam gabinecie, gdzie on chemię miał, on powiedział, wie pan co, panie Ryszardzie, ja mam 3 córki. I chciałbym, żeby moja chociaż jedna córka była taka, jak mówi pana córka, mówi, może pan być z niej dumny. Byłam wtedy taka mega szczęśliwa i ona odszedł 28 grudnia i to był taki czas również ciężki, bo ja widziałam, że to bardzo szybko postępowało, od lipca do grudnia, bardzo szybko. I 25 grudnia zaprosiłam wszystkich najbliższych, mojego brata, no bo reszty bliskich nie mam, ponieważ wszyscy nie żyją poprzez różne choroby, nowotworowe też, dziadkowie i tak dalej, a zaprosiłam ich, żeby się po prostu pożegnali, żeby przyjechali, o czym on nie wiedział oczywiście, bo on leżał. I 28 zawiozliśmy go do szpitala rehabilitacyjnego w Tczewie, ponieważ koleżanka powiedziała, że tam po prostu mu dobiorą leki jeszcze lepsze, żeby nie bolało, porobią wszystko, żeby mu ulżyć i będzie mógł wrócić po Sylwestrze do domu. No i jak go zawieźliśmy, to ja miałam wrażenie, że on jest jakiś już po prostu zdrowy. 27 jechaliśmy go zawieźć, ja mówię, wow, on nawet wsiadł sam, nie na wózku, tylko wsiadł sam o własnych siłach do auta. Jak wyjeżdżaliśmy, to tylko mi tak ścisnął rękę, ja mówię, do jutra, a on mi tak ścisnął rękę i powiedział, żegnaj. Oczywiście nie był to dla mnie żaden sygnał, że ja mogę go nie zobaczyć, to było w ogóle nie. A zobaczyłaś go jeszcze, czy już nie? Nie. O 5:00 O 5:00 rano dzwonił do mnie. O 5:00 rano dzwonił do mnie telefon. Ja mam zawsze wyciszony telefon. Ja w ogóle nie zakładałam żadnego takiego scenariusza, że raptem go dopiero co zawiozłam i coś się wydarzy. I miałam 3 nieodebrane połączenia. To była sobota. Myślałam, że może ktoś zwraca z jakiejś imprezy czy coś, mu się przypomniało, żeby do mnie zadzwonić. Ja mówię, no przecież kto by do mnie dzwonił o 5:00 rano przed 5:00, 4:46. I mówię, a oddzwonię. I tak się kłóciłam ze sobą, a nie idę spać, a oddzwonię. A mówię, aki oddzwonię, może coś się gdzieś stało. Cały czas nie brałam w ogóle tego pod uwagę, że to mogło być szpital. Jeszcze nawet jak ona odebrała się, oczywiście przedstawiła, że ze szpitala dzwoni, to powiedziała, że właśnie o tej odszedł właśnie pani ojciec. Ja zaczęłam się dusić, nie mogłam powietrza złapać w ogóle. Wstałam na korytarz, mój brat spał obok, bo mieli oczywiście zostać na Sylwestra. No i Sylwester mieliśmy, 2 stycznia był pogrzeb, Sylwester był jaki był, na bardzo smutno, bo to nikt się z tym nie pogodził po dzień dzisiejszy. Ja wiem jedno, że w międzyczasie, o właśnie, o czym zapomniałam, Majeczka, mojej kuzynki Anki, córeczka, ona miała wtedy 2 latka, zachorowała na białaczkę. Nagle wracali z Niemczech samolotem z mężem i zaczęło się robić niedobrze, po prostu różne stany chorobowe, takie gorączkę, jakby jakieś miała jelitówki czy inne. No i zaczęli ją badać, no i się okazało, że ma bardzo, bardzo kiepską akcję pod tytułem właśnie te wszystkie rzeczy. No i tam spędziłam chwilkę tylko, bo byłam jako zamiennik dla niej, bo ona tam mieszkała na oddziale z nią. I te dzieciarki, które były na tym oddziale, to... Nie boisz się, że skoro u was to jest genetyczne, może to również spotkać twoje dzieci? Nie boję się tego. Cokolwiek by się wydarzyło, to po prostu
może to zabrzmi dziwnie, ale już tyle się tego raka z nim naobcowałam, że wiesz, że i kolejną walkę wygrasz. Że ja jestem po prostu już na tyle zbudowana, tak jak, powiem ci szczerze, że jak poszłam na ten oddział, bo moja kuzynka mnie prosiła o to, żebym ją zmieniała, bo ona czasami musiała po prostu pojechać do domu po jakieś tam swoje rzeczy potrzebne. I jak po prostu poszłam tam na ten oddział, bałam się tego strasznie. Boże, jak ja się tego bałam, bo bałam się zobaczyć te dzieci najbardziej. Te takie, wiesz, takie malutkie, spuchnięte, takie łyse. I sobie myślę, Boże, serce mi przecież pęknie. Ale jak ja zobaczyłam te dzieciaczki, wyobraź sobie, że te dzieci są szczęśliwsze niż wszyscy na świecie. One kompletnie nie biorą pod uwagę tego, że to jest choroba, że to jest śmiertelna choroba, że coś się dzieje niedobrego. One biorą garściami, to jest czysta biała kartka, one nie mają żadnych takich naleciałości, frustracji ani niczego innego. I tam nauczyłam się jeszcze bardziej zmienić podejście do tego wszystkiego, do w ogóle do życia i do ludzi, żeby podchodzić do życia właśnie jak te dzieciaczki, z czystą białą kartką, żeby wymazać emocje złe, żeby starać się po prostu podchodzić do tego, że wszystko dzieje się po coś, żeby to jakoś tutaj się nie frustrować na rzeczy, na które nie mamy wpływu. Dlatego myślę, że każda jedna sytuacja, oczywiście będzie to trudne, gdyby to dotyczyło mojej córki, bo mam córkę i syna, Wiktorię i Oliwiera, i gdyby to dotyczyło moich dzieci, bo to są dwie najbliższe, jedyne mi osoby na świecie, które mi zostały, to gdyby to dotyczyło jednego z nich, to z pewnością bym była w jakiś tam sposób załamana, ale myślę, że dałabym sobie z tym radę, żeby to jakoś tam po prostu przejść, tak? No bo na pewno by to bolało i byłaby to rana nie do, gdybym tę walkę przegrała, jeżeli chodzi o jedno z nich, to na pewno by to było nie do zasklepienia, bo żadne pieniądze, ani sytuacja, ani nikt inny nie jest ci w stanie zastąpić tej najbliższej osoby. Ale mówią, że czas koi rany, no i pewnie z czasem by to jakoś tam się zasklepiło, ale na pewno nikt by nie zapomniał, bo to nie ma nawet takiej opcji. Póki co żyjemy i cieszymy się życiem. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że przede wszystkim, żeby nigdy się nie poddawać. Bo moja mama, która tyle wycierpiała, nigdy się nie poddała. I ona do samego końca walczyła z tatą i to nie było tak, że ona odeszła od taty, bo przytłoczyło to ją. Ona została z nim i kochała go do końca. Ja też. I może i nie znałam mojego taty, ale wiem, że jest cudownym człowiekiem i kocham go nawet teraz. Po prostu taki, jaki przydał mi życie Bóg. Wspólna więź taka z rodziną, wspieranie tej drugiej osoby chorej, która się dowiaduje, jest bardzo ważną rzeczą. To wsparcie, miłość i nastawienie, że trzeba spróbować za każdym razem, że nie można się nigdy poddawać. Ta walka jest bardzo potrzebna i myślę, że każdy powinien tak myśleć, kto w tym momencie nawet się dowie, że właśnie zachorował. Ważne, czasami są takie jakieś drobne konflikty, czy coś takiego naprawdę, że ktoś coś powiedział, ktoś coś, wiadomo, naprawdę. Jeżeli jest jakaś bliska osoba, to bardzo często nie doceniamy tego, jaka ona jest dla nas ważna. Bardzo często nie widzimy tego i po prostu ważne jest, żeby chociażby spędzać z tą osobą czas, żeby potem zostały wspomnienia, żeby też po prostu naprawdę mieć w głowie takie te rzeczy, które były dobre, a niekoniecznie potem zapamiętywać te złe i naprawdę spędzać czas ze swoimi wszystkimi najbliższymi osobami, dlatego że tego czasu już nikt nigdy nie wróci. A nigdy też nie wiadomo, jak się życie poukłada i naprawdę trzeba wykorzystywać każdy dzień. I jeżeli kogoś kochasz, to po prostu powiedz mu to i mu po prostu to pokaż, bądź z nim. Nawet nie musisz nic więcej robić, tylko po prostu być z tą osobą. Nawet słysząc wyrok, że jest to nowotwór, to trzeba pamiętać o tym, że ważna jest psychika. Mnie jest zdecydowanie łatwiej o tym mówić faktycznie, dlatego że ja miałam tatę, który miał silną psychikę i dużą wolę życia. Ja sama jestem osobą, która pewne rzeczy traktuje zadaniowo i parę lat temu też miałam jakby swoją historię jakąś tam nowotworową, powiedzmy, ale to nie był ten wymiar. I traktuję to jako zadanie, które musimy po prostu odbyć. I myślę, że mając jakby na względzie te rzeczy i będąc silniejszym, to człowiek jest naprawdę w stanie wiele zrobić.
załamując się, to tak naprawdę poddajemy się chorobie i powodujemy, że ona się w nas jeszcze bardziej rozwija. Natomiast myśląc o swoich celach, o rodzinie, którą mamy, która daje nam zawsze największe wsparcie, to tak naprawdę możemy wiele zwalczyć. I przede wszystkim lekarze, do lekarzy apel, żeby lekarze nie odbierali szansy na życie nikomu, dlatego że pomimo wielu badań, które potwierdzają, że z danym nowotworem walczymy tyle lub nie walczymy, bo książkowo, powiedzmy, nie wiem, co druga osoba umiera w danym jakimś tam czasie, ja myślę, że warto o to zawalczyć, dlatego że ludzkie życie jest więcej warte niż te wypowiedziane słowa. No myślę, że po prostu trzeba być silnym i być dobrej nadziei, że wszystko się uda. No, że wszystko się uda i nigdy nie powiedzieć, że nie damy rady. Trzeba być silnym zawsze, wszędzie. Chciałabym przekazać każdemu, żeby nie stresował się ani nie przejmował się na sytuacje, na które kompletnie nie ma wpływu. Ponieważ życie pisze swój scenariusz, a my jesteśmy tutaj po coś. Przypadków nie ma, jak wiemy. I nie trój się jadem, po prostu, który nosisz w sobie, tylko go gdzieś tam wyrzuć. Ponieważ to nic nie daje. I życzę każdemu przede wszystkim zdrowia i zdrowego rozsądku i wytrwania, jeżeli macie trudne sytuacje w życiu, jeżeli przechodzicie akurat chorobę własną czy swoich najbliższych, to wiem, że to nie jest łatwy okres dla was, ale jeżeli wytrwacie, to będziecie jeszcze bardziej silni. Pamiętajcie, z kolan zawsze można wstać. Staje się ciężko, ale można wstać. Zazwyczaj są happy endy, ale niekoniecznie zadowalające nas, bo my chcemy zawsze więcej i więcej. Wszystkiego dobrego. Ja się nigdy się nie poddawajcie. Nieważne co się stanie, trzeba ich wpić w życie. Nawet jeżeli stanie się podobnie, co się z nami stało. Nieważne czy stracisz bardzo ważną osobę dla ciebie. Trzeba iść przez życie i trzeba być miłym dla ludzi. I po prostu trzeba żyć w miłości, bo to wraca, przynajmniej jak to wierzę. Trzeba być po prostu dobrym człowiekiem. Chciałabym wam powiedzieć, że we mnie też nikt nie wierzył i na mnie też postawiono już krzyżyk. A jednak jestem tutaj i żyję szczęśliwie. I chciałabym wam przede wszystkim powiedzieć, że naprawdę nigdy się nie poddawajcie i żyjcie na 100%, nawet gdy jest źle i jest ciężka ta walka, ale pamiętajcie, że nigdy nie możecie tracić nadziei, bo dzieją się rzeczy niesamowite i trzeba zawsze walczyć do samego końca. Sometimes I feel pressure, but it's things getting better, and this world's just trying to save me what I did. But with you I feel stronger, can you stay a bit longer, cause you showed all what you think is best for me. So won't you give up when you got something to hold? So won't you give up when sometimes I feel alone? Cause I just wanna see a smile for better or for worse. So won't you give up, I can take you in my arms. So won't you give up, why? So won't you give up, won't you give up. So won't you give up, why? So won't you give up, won't you give up. Give it down, party. Baby, grab my hand. We gotta be somebody. Wanna leave alone. You gotta love me, babe. You gotta trust me, baby. Gotta trust me, babe. Gotta trust me, babe. Give it down, party. Baby, grab my hand. We gotta be somebody. You gotta trust me, babe. Cause I don't wanna give, you gotta trust me, baby. Gotta love me, babe. Gotta love me, baby. So won't you give up when you got something to hold? So won't you give up when sometimes you feel alone? Cause I just wanna see a smile for better or for worse.
won't you give up, I can take you in my arms. So won't you give up, we'll fly. So won't you give up, won't you give up. So won't you give up, we'll fly. So won't you give up.